W Gnieźnie i w Lublinie czekają kilkanaście lat na awans do Speedway Ekstraligi. Dziś walka właśnie o elitę, o awans w przyszłym roku do najwyższej klasy rozgrywkowej żużlowej w Polsce. Witam się z Państwem. Łukasz Kowalski i Maciej Hasik. Za moment wielkie emocje. Lech Mastar Gniezno kontra Lubelski Węgiel KMŻ, czyli decydujące starcie o tym, co decyduje dzisiejszy mecz, kto w przyszłym roku będzie jeździł w najwyższej klasie rozgrywkowej, a my oddajemy głos Tomkowi Krochmalowi. Tomasz Krochmal, witam Państwa bardzo serdecznie ze stadionu startu Gniezno, gdzie wielkie żużlowe święto i wielkie żużlowe emocje przed nami. Dzisiaj jadąc tutaj do Gniezna wraz z naszą ekipą, piękna, słoneczna pogoda. Jak na razie nad Gnieznem chmury, ale to słońce będzie świeciło dla jednej z dwóch drużyn. Start Gniezno i KMŻ Lubelski Węgiel Lublin. Zobaczymy, dla której z tych drużyn to słońce ostatecznie zaświeci, gdyż dzisiaj właśnie rozegra się finałowa batalia o zwycięstwo w pierwszej żużlowej lidze. Zwycięzca bierze wszystko, a więc awans do Ekstraligi. Natomiast przegrany albo pojedzie w barażu, albo skończy na trzecim miejscu w ligowej tabeli. Kto zwycięży? Oczywiście zwycięży na pewno lepszy, ale o tym przekonamy się dopiero po ostatnim wyścigu. Tymczasem oddajemy głos do Maćka i Łukasza. Przez cały sezon właśnie Gniezno, właśnie Grudziądz i właśnie Lublin decydowali o tym, kto najlepszy w pierwszej lidze jest. No i zobaczymy, czy dzisiejsze starcie odpowie nam na pytanie, czy to Gniezno, czy Lublin. Faworytem oczywiście gospodarzy. Bez wątpienia ciężko będzie Lublinianom zepsuć tą fetę, która teraz jest na stadionie w Gnieźnie. Ponad 11 tysięcy kibiców przy ulicy Wrzesińskiej, którzy będą trzymali kciuki za start Gniezno. Są też kibice z Lublina w liczbie około 400, którzy też będą trzymać kciuki za lubelski Węgiel. Oni z nadziejami przyjechali dzisiaj do Gniezna. Nim jednak te emocje się rozpoczną, oddajmy głos do Parku Maszy. Czas na pierwszy trenerski głos w dniu dzisiejszym. Zaczynamy tradycyjnie od zespołu gości Lubelski Węgiel KMŻ. Trener Marian Wardzała jest moim pierwszym rozmówcą. Panie trenerze, przed sezonem mówiło się wprost, na papierze Grudziądz, Gniezno, Lublin być może ta trzecia siła, która gdzieś tam z boku będzie się temu wszystkiemu przyglądać. Papier znowu okazał się fałszywy, rzeczywistość jest zupełnie inna. Zwycięzca dzisiaj bierze wszystko. No, akurat tak się składa, że przewidywania na wiosnę nie pokrywają się z faktami później. Byśmy nie byli tak wysoko notowani jak te dwie drużyny, co pan wymienił. No to natomiast wkradliśmy się do tej szpicy i naprawdę ja myślę, że narozrabialiśmy w tym sezonie. Ale na tym się myślę nie skończy, bo nadal mamy chęć narozrabiać dzisiaj tutaj. Wprawdzie jesteśmy na wyjeździe i zawsze ten tor dla gospodarzy służy, ale to też regułą nie jest. I ja myślę tak, jeśli drużyna grudziądzka mogła tutaj wygrać, ja rozumiem, że nie było tutaj Nicholsa. Dzisiaj jest Nichols, spróbujemy i my tutaj wygrać i mamy naprawdę ogromną chęć. Czy tak to wyjdzie? Bardzo byśmy chcieli, ale wszystko rozstrzygnie się na torze. Gospodarze muszą, wy natomiast możecie. To jest wielka różnica i to może dzisiaj też okazać się kluczowe. To jest właśnie taki luz. Nie widać w mojej drużynie nie widać żadnego zdenerwowania po prostu. To jest na luzie, na spokojnie. Spróbujemy. Jak się uda, to będzie coś pięknego. Jak się nie uda, no myślę, że nas nie powieszą za to. Ale ja myślę, że nawet gdyby się nie udało, to zrobiliśmy swoje, zrobiliśmy dużo i kibice to zrozumieją. Natomiast powtarzam jeszcze, mamy ogromną chęć te zawody rozstrzygnąć na swoją korzyść. Jak twierdzi sam Marian Wardzała, być może uda się wejść do tej upragnionej Ekstraligi, ale jeżeli nie, to nikogo na pewno nie będziemy wieszać, a wszystko i tak rozstrzygnie się na torze. Tyle przed samym spotkaniem trener gości Marian Wardzała. Goście zdeterminowani, bo goście walczą o pełną pulę, nie mają tutaj nic do stracenia. Mam nadzieję, że podobnie nie odpuszczać będą Gnieźnianie. Nie mają też wyjścia, bo to jest decydujące starcie. O tym zadecyduje się dzisiaj, kto awansuje do Speedway Enea Ekstraligi. Zobaczmy, jakie panują nastroje właśnie w ekipie gospodarzy. Poznaliśmy już, jakie mniej więcej panują nastroje w obozie gości. Przechodzimy więc do gospodarzy, trener zespołu Lech Mastar Gniezno, Lech Kędziora. Panie trenerze, dzisiaj tak naprawdę możecie napisać nowy rozdział w historii Speedwaya w Gnieźnie. Wielkie, wielkie żużlowe święto, no i wszystko tak naprawdę może się tutaj dzisiaj rozegrać. Wygrany bierze wszystko. No naturalnie, my dzisiaj jedziemy po zwycięstwo, nie mamy tylko jest nasz główny cel. I myślę, że za 2 godziny, za 3 godziny będzie wynik znany. Niemniej jesteśmy skoncentrowani, szanujemy naszego rywala i ścigamy się.
na papierze przed sezonem murowany faworyt w postaci waszego zespołu. W trakcie sezonu pokazaliście, że naprawdę dysponujecie wielką siłą rażenia, no ale takie mecze jak dzisiaj rządzą się swoimi prawami, bo to jest tak jak jednodniowy finał. Tutaj może rozegrać się naprawdę wszystko. Naturalnie, no ale myślę, że nie wypada gościom psuć na dzisiejszego święta i myślę, że zwycięstwo będzie po naszej stronie. Będziemy dzisiaj świętować wszyscy razem, również z Lublinem. Dziękujemy w takim razie i życzymy powodzenia. Tyle Lech Kędziora, trener Lech ma start Gniezno. Proszę Państwa, gra toczy się o najwyższą stawkę, o czym świadczy chociażby obecność Miss Polonia na dzisiejszym meczu. Marcelina Zawadzka, bo ona stoi obok mnie. Skąd w ogóle taki pomysł na pojawienie się dzisiaj na stadionie? Ja akurat też jeżdżę na motocyklu, bardzo się tym interesuję. Przyznam się szczerze, że nigdy nie byłam na żużlu, nie widziałam tego na żywo. Ale jestem mega podekscytowana, no i chyba dlatego mnie zaprosili, że wiedzą, że niby jestem miss, ale też przełamuję te stereotypy, także tak mi się wydaje, dlatego. Czyli poniekąd można powiedzieć, że gdzieś tam jakieś połączenie jest, no i przede wszystkim zrozumienie tych gości, którzy zakładają kaski i gdzieś tam się ścigają na maksimum. Dlatego tutaj jakieś połączenie faktycznie, adrenalinka, czyli to, co lubisz, tak? Dokładnie, uwielbiam to. Jeszcze miałam przyjemność jechać w kółko i pozdrawiać tych wszystkich ludzi i oczywiście stać z flagą, także naprawdę to są super emocje i w ogóle zawodnicy, którzy tutaj, ja ich, no naprawdę, szacun dla nich. W takim razie nie muszę pytać chyba, komu kibicuje Miss Polonia, a i tak zwycięży najlepsza drużyna w dzisiejszym spotkaniu. Tyle przed samym spotkaniem Miss Polonia, przypomnę raz jeszcze, Marcelina Zawadzka. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Adrenalina dzisiaj na pewno będzie panowała na stadionie w stopniu wysokim. Trwa prezentacja, no i zobaczymy, jak będą wyglądały zestawienia obu drużyn. Zapowiada się, że bez zmian. Zapowiada się, że bez zmian, ale widać, jak uroczysta jest dzisiaj oprawa tego meczu w Gnieźnie. Gniezno czeka na swoje święto. Gniezno nie dopuszcza nawet myśli tego, że lubelski Węgiel KMŻ jest w stanie to święto gospodarzom zepsuć. Prezes Rusiecki zapowiada otwarcie. Wyczekujemy kilkanaście lat tego, aby wreszcie znaleźć się w elicie. Byliśmy już tak blisko. Teraz rzut oka na tabelę. Lech ma start Gniezno oczywiście na prowadzeniu. 25 punktów. Lubelski Węgiel KMŻ 23. To spotkanie decydujące. To spotkanie dla Lublinian ma ogromne znaczenie. Gnieźnianom wystarczy, czy też aż remis już będzie ich premiował awansem do najwyższej klasy rozgrywkowej. Lublinianie muszą tutaj wygrać. To zwycięstwo będzie premiowane 3 punktami. Wtedy zepchną z tego piedestału drużynę gospodarza. Oczywiście nikt na trybunach, nikt z gnieźnieńskich kibiców nie dopuszcza takiego dramatu. Taki dramat przeżywali już gnieźnianie rok temu w Częstochowie, kiedy na ostatnich metrach Grigori Łaguta i Daniel Nermark zrzucili zespół Lechmy startu w pierwszoligową otchłań. Było tak blisko, a jednak okazało się tak daleko i to zespół Włókniarza Częstochowa cieszył się z utrzymania w Ekstralidze w sezonie 2011. Bardzo ważny już pojedynek między Kitarzetem Grudziądz a Lokomotivem Daugavpils. Tam drużyna zwycięska, mamy na myśli oczywiście Grudziądz, jeśli wygra, tutaj Lublin będzie pokonany, no to wtedy jest walka jeszcze w barażach, jest jeszcze szansa na to, żeby walczyć o tą Ekstraligę z przedostatnią drużyną Enea Ekstraligi, tą, która utrzyma się w spotkaniach barażowych między 9 i 10 drużyną w najwyższej klasie rozgrywkowej. Fantastyczna oprawa, trzeba przyznać, że tutaj jest wielkie święto Speedwaya w Gnieźnie. To wygląda jak mecz o finał Mistrzostw Polski, a nie o awans do elity. No ale spragnieni tak samo Lublinianie jak Gnieźnianie. Mówimy o tym, że od kilkunastu lat i jedni i drudzy czekają na to, czekają z utęsknieniem, żeby do swoich miast, do Wielkopolski i na Lubelszczyznę wrócił najlepszy Speedway. Rzut oka na to, co działo się w pierwszym spotkaniu między obiema drużynami Lublin i Gniezno. Pierwsze spotkanie 45-44 dla ówczesnych gości, czyli zespołu startu. Za chwileczkę rozpocznie się oficjalna prezentacja, już żużlowcy zmierzają na takiej lawecie przed trybunę główną. Widać też sterników obydwu zespołów, jest dalej już sprawka, jest prezes Rusiecki, sternik Lechmy startu Gniezno, na pewno zdenerwowani, bo to ciśnienie, ta krew mocno pewnie buzuje gdzieś tam
u jednego i u drugiego sternika dzisiejszych rywali, którzy za chwileczkę będą rywalizować na torze. Jeszcze takie sygnały, badanie tego toru, uśmiechnięci zawodnicy, jest Dawid Stachyra, jest Adam Skórnicki. Uśmiech chyba taki trochę maskujący te nerwy, które gdzieś w tych zawodnikach drzemią. Za chwileczkę, kiedy już staną pod taśmą, tutaj nie będzie uśmiechów, tutaj nie będzie sentymentów, tutaj rozpocznie się prawdziwy bój. Jedni i drudzy mają świadomość tego, o co jadą. Jedni i drudzy chcą znaleźć się w NA Ekstralidze, ale będzie o to bardzo trudno. Najbliżej tego są na pewno gospodarze, drużyna Lechmy Startu Gniezno. Za chwilkę początek prezentacji, zobaczymy wszystkich bohaterów dzisiejszego spotkania, tych bohaterów sportowych, bo jak widzimy na załączonych obrazkach, tych bohaterów estetycznych, w osobie Miss Polonia jest zdecydowanie więcej, więcej też pięknych kobiet na trybunach, więcej w ogóle kibiców z innych miast, bo tutaj wiele ośrodków rzeszowych przyjechało na to dzisiejsze spotkanie, przedstawiciele ośrodków rzeszowych z całej Polski, bo tutaj jest dzisiaj wielkie święto w Gnieźnie i trzeba przyznać, że atmosfera jest fenomenalna. Mam nadzieję, że fenomenalna będzie również walka na to, że, bo tutaj jest stawka ogromna. Lubelski Węgiel, Kamrzet, Lublin, zestawienie jeszcze KSM-ów, najwyższy to Robert Miśkowiak i Dawid Stachyra powyżej 8, Robert Miśkowiak powyżej 9, Daniel Janiewski powyżej 7, więc to są ci liderzy zespołu z Lublina. No i teraz mamy na ekranach już sterników i już zawodników zespołu z Lubelszczyzny z numerem 1, Robert Miśkowiak, zawodnik uznany jeszcze cały czas atakujący te najwyższe trofea. Paweł Miesiąc to dwójka, Daniel Jeleniewski z trójeczką, on, który zna bardzo dobrze lubelski tor, zna te tory pierwszoligowe. Karol Baran numer 4, Dawid Stachyra numer 5, to również jeden z liderów zespołu z Lublina, Mateusz Łukaszewski z szóstką. No i Mateusz Borowicz z numerem 7, bardzo utalentowany młody zawodnik i od tych młodych będzie dzisiaj również bardzo wiele zależało. Tak prezentuje się zestawienie lubelskiego Węgla KMZ, właśnie teraz na naszych ekranach drużyna gości. No i teraz gospodarze Lechma Start Gniezno, KSM dość wysoki, ale jednak niższy od lublinian. O sile zespołu decyduje na pewno Antonio Lindbeck i Bjarne Pedersen, ten duet z Grand Prix drużyny z Wielkopolski. On przez cały sezon prezentuje się bardzo solidnie. No i za chwileczkę Lech Kędziora, który przyprowadził swoich podopiecznych do walki w tym ostatnim boju, w tym meczu kończącym. Miejmy oczywiście nadzieję, jeśli kibicują Państwo drużynie gospodarzy, że to jest ostatni mecz dla Gniezna i będą cieszyć się z awansu. Antonio Lindbeck, huralnie witany tutaj. Anton, zwyżka formy, trzecie miejsce w Grand Prix w Cardiff, zwycięstwo w Terenzano. Obok niego Adam Skórnicki, mistrz Polski 2008 rok, Leszno. Teraz mistrz Anglii, Scott Nichols, numer 11, dzisiaj na plastronie Brytyjczyka. Aktualnie wywoływany przez speakera huralnie Scott Nichols w parze z Aleszem Drymlem, ściągnięty przez prezesa Rusieckiego i Lecha Kędziorę. Ależ Dryml w obliczu słabo spisującego się w tym sezonie Zorro Cetterströma. Myślę, że było to dobre posunięcie. Pokazał Czech swoją jazdę skuteczną na torze w Grudziądzu. No i teraz Bjarne Pedersen, numer 13, o którym wspominałem wcześniej. Bjarne i Antonio Lindbeck to są zawodnicy, o których tutaj wymaga się najwięcej. No i dwójka młodzieżowców, od których wymaga się mniej, ale są niezwykle utalentowani i mają już swoją markę na torach pierwszoligowych. Oskar Pfeiffer, numer 14, i jego brat Maciej Pfeiffer. Kiedyś o sile startu decydowali bracia Pfeifferowie Adam i Tomasz w latach 90. Teraz Oskar i Maciej stanowią o sile duetu młodzieżowego gospodarzy. Dane techniczne toru, dane stadionu, pojemność 10 tysięcy. Patrzą Państwo na pewno na te trybuny. One są wypełnione aż nadto. Są wręcz przepełnione, ale takie zapotrzebowanie na żużel, taki głód Speedwaya na najwyższym poziomie u kibiców w Wielkopolsce w Grodzie Lecha. Po pamiątkowe fotografie. No i za chwileczkę, Maćku, rozpoczynamy. Bój o Enea Ekstraligę. Na pewno teraz mocniej drżą kibice, serca kibiców w Lublinie i w Gnieźnie. Mam nadzieję, że za moment te emocje pierwsze troszkę opadną i skupimy się już tylko i wyłącznie na sporcie, ale trudno tutaj skupić się na czymś innym, kiedy widzi się tak piękne trybuny, tak piękne obrazki, ale najważniejszy jest Speedway. Ten za moment rozpocznie dzisiejsze zmagania pierwszym biegiem młodzieżowym. Mówiłeś o braciach Pfeifferach. W ogóle ten klan jest tak znamienity dla Grodu Gniezna, że to jest aż nadto wymiar dzisiejszego spotkania, że Maciej Pfeiffer, Oskar Pfeiffer mogą dzisiaj już rozpocząć naprawdę z wysokiego C. No i zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie. Ja mam taką nadzieję, że dzisiaj teraz Lublin jeszcze, mimo tego, że nie jest faworytem, będzie naprawdę stawiał tutaj opór gospodarzom, bo ciśnienie jest ogromne, więc gospodarze też nie będą czuli się komfortowo.
Marian Wardzała oficjalnie powiedział, nie jesteśmy faworytem, ale przyjechaliśmy znając swoją wartość, znając swoją siłę. Nie bez kozery znaleźliśmy się w końcu na drugim miejscu tej tabeli przejściowej pierwszej ligi. Już przygotowania do wyścigu młodzieżowego, bo jeszcze tam mobilizacje ze strony Antonio Lindbecka w kierunku młodszych zawodników. Gdzieś pewnie Szwed chce uczestniczyć w tym, motywować, podpowiadać. Na pewno ma swoją markę. Wrócił do tej formy właściwej Antonio Lindbeck. Jest teraz filarem zespołu Lechmy Startu. Obok Bjarne Pedersena najskuteczniejszy zawodnik w tym sezonie. Prezentuje się bardzo dobrze w Grand Prix. Mogą czerpać od niego ci młodzi zawodnicy. No i lublinianie w osobach Mateusza Łukaszewskiego i Mateusza Borowicza. Za chwileczkę zameldują się pod taśmą maszyny startowej. Za chwileczkę te emocje tego pojedynku decydującego, kończącego, czy też nie, dla Gnieźnian sezon 2012. Czy to będzie wielka feta, czy też będzie zepsuta ta feta przez chociażby tych dwóch panów, których oglądamy teraz na naszych ekranach, Mateusza Borowicza i Mateusza Łukaszewskiego. Łukaszewski kask żółty, Borowicz kask biały, no i ta dwójka, duet braci Pfeifferów. Oskar numer 14 i Maciej numer 15 za chwileczkę ustawią się pod taśmą maszyny startowej. Już nerwy, jeszcze tutaj jakieś zastrzeżenia ze strony Mateusza Łukaszewskiego. Zmiana motocykla, jednak nie na tym, co pierwotnie wyjechał. Młodzieżowiec z Lubelskiego Węgla wystartuje w tym wyścigu. Pokiwał głową z takim niedowierzaniem, z niezadowoleniem w kierunku swojego teamu. Już maszyna natychmiast podstawiona. Teraz próba startu przez juniora Lubelskiego Węgla i zobaczymy, czy już te ustawienia, ta zmiana okaże się skuteczna na trasie tego wyścigu pierwszego. Bywa tak, że taka feta i takie ciśnienie jest psute przez gości. Niejednokrotnie tak to wyglądało, że właśnie goście spłatali psikusa gospodarzom, tym, którzy byli faworytami. Zobaczymy, czy tak będzie w pierwszym biegu. Maciej Pfeiffer od krawężnika, on najbliżej. Łukaszewski na polu drugim, Oskar Pfeiffer pole trzecie i Mateusz Borowicz najbliżej bandy. Już podjeżdżają pod taśmę startową i za moment początek tych emocji, mam nadzieję, ogromnych, wielkich i tych, które naprawdę będą ukoronowaniem tego pierwszoligowego sezonu. Maciej Pfeiffer, Łukaszewski, Oskar Pfeiffer i Mateusz Borowicz. Tak wygląda zestawienie. Te bardziej wewnętrzne pola to gospodarze, te bardziej zewnętrzne to zespół gości z Lublina. No i patrują już i Daniel Jeleniewski, i Dawid Stachyra, patrzą, co dzieje się z najmłodszymi zawodnikami, bo tutaj trzeba zacząć naprawdę dobrze, żeby mieć jakiś kapitał na kolejne gonitwy. Jeszcze jakieś sugestie chyba ze strony sędziego do kierownika startu, no ale wydaje się, że zawodnicy są gotowi i żadnych tutaj błędów nie ma. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w oczach arbitra, ale już chyba wszystko zdaje się być w najlepszym porządku. Za chwilkę znieruchomieją i wystartują, rozpoczną te dzisiejsze zmagania. Bardzo równo cała czwórka, ale jednak chyba gospodarze, Oskar Pfeiffer i Maciej Pfeiffer, tak jest, kask niebieski, kask czerwony na czele, Łukaszewski i Borowicz na dwóch kolejnych miejscach, no i wiwatują trybuny w Gnieźnie, fantastyczna jazda, chociaż wydaje się, że jakiś błąd popełnili na tym pierwszym łuku juniorzy zespołu gości, bo naprawdę start był wyrównany, nie było tutaj jakiegoś faworyta, który by już po 30 metrach był na czele stawki, ale lepiej ten pierwszy łuk rozegrany przez braci Pfeifferów z Gniezna prowadzą i to oni już mają kilka metrów przewagi nad zespołem z Lublina, a konkretnie Łukaszewskim i Borowiczem. Mają już dystans, który chyba będzie trudno nadrobić na trasie, przynajmniej w tych pierwszych wyścigach, kiedy jeszcze nie jest odsypane, kiedy ciężko jest się ścigać na dystansie. No i zobaczymy, czy dowiozą, czy tutaj nie będzie jakiś takich pechowych sytuacji, które zdarzają się w meczach o stawkę, szczególnie czy to upadki, czy to defekty, a młodzi zawodnicy są bardzo skłonni właśnie takich dodatkowych, pozasportowych emocji nam dostarczać. Na razie jednak wszystko zdaje się iść zgodnie z planem zespołu z Gniezna. No i kończymy ten pierwszy inauguracyjny wyścig zwycięstwem 5-1 Lechmy Startu Gniezno nad Lubelskim Węglem. No i z wysokiego C rozpoczynają te dzisiejsze zawody gospodarze. Mocny cios zadany przez duet młodzieżowy Lechmy Startu, ależ teraz cieszą się, na pewno z każdym wyścigiem nabierają pewności. Nie tylko ci zawodnicy, którzy startują, ale również ci zawodnicy, którzy patrzą gdzieś tam z parku maszyn. Kolejność Oskar Pfeiffer, Maciej Pfeiffer, Mateusz Łukaszewski, no i Mateusz Borowicz. 5-1 dla Lechmy Startu. Mocne otwarcie w pojedynku z Lubelskim Węglem KMZ. Na pewno, kiedy patrzy się z parkingu, stojąc gdzieś tam w swoim boksie, na to, co wyczyniają ci młodzi chłopcy, nabiera się pewności siebie i to może przełożyć się na pozostałych zawodników zespołu gospodarzy. 5-1, to Państwo doskonale widzą. Mocne uderzenie, o tym mówiliśmy, w zasadzie pewne prowadzenie od startu do mety. Mieli problemy lublinianie w nawiązaniu jakiegokolwiek kontaktu ze zbliżeniem się do tego duetu. Ucieszony trener Lech Kędziora, za chwileczkę pewnie jakieś będą uwagi co do przygotowania toru, może jakieś sugestie dla innych zawodników startu. A my spatrzmy
na start. Jak wyglądał start do tego wyścigu pierwszego? Wyraźnie lepszy w wykonaniu gospodarzy Maciej Fajter i Oskar Fajter tam po zewnętrznej napędzał się. Oskar numer 14 na jego plecach. Rzeczywiście znakomita jazda, gdzieś potem kątem oka próbował patrzeć, co dzieje się za jego plecami, ale gnieźnianie rzeczywiście pewne zwycięstwo 5-1 w wyścigu młodzieżowym. Już mamy emocje w wyścigu drugiego, przedsmak tych emocji, bo już wyjeżdżają zawodnicy pod taśmę startową. W nim zobaczymy Miśkowiaka Miesiąca, Skórnickiego i Lindbecka, a więc już to dorosłe ściganie się. Tutaj juniorzy pokazali gospodarzom, jak powinno się jeździć, by rozpocząć naprawdę nieźle i by rozpocząć od przewagi czteropunktowej. Drugi wyścig już przed nami i wyjeżdżają do startu. Jest Lindbeck, jest również Skórnicki ze strony gości Miśkowiak i Miesiąc. Antonio Lindbeck próbuje tak przejeżdżać, taką przejażdżkę sobie zorganizował. Na pewno liczą na niego nie tylko kibice, ale i działacze startu Gniezno, Lechmy startu Gniezno. Od niego będzie dużo zależało, liczą na niego, liczą na Bjarne Pedersena. Chcą, żeby ten mecz dzisiaj zakończył się sukcesem, chociażby jednopunktowym, aby te 3 punkty dopisać do swojego stanu posiadania i cieszyć się z awansu do Enea Ekstraligi. Robert Miśkowiak i Paweł Miesiąc na pewno tego zadania nie będą chcieli ułatwić Antonowi, a przecież jest jeszcze Adam Skórnicki, on na polu czwartym w kasku niebieskim, popularny Skóra, który bawi się speedwayem, jest prawdziwym showmanem, no i bawi zarazem publiczność, ale w tym sezonie prezentuje się ze zmiennym szczęściem, notuje lepsze i gorsze występy od krawieżnika. Robert Miśkowiak, Antonio Lindbeck, Paweł Miesiąc i Adam Skórnicki, 15 sekund do startu, ale na pewno ten czas nie zostanie wykorzystany w pełni. Patrzy trener Kędziora w kierunku tego, co dzieje się pod taśmą maszyny startowej. Na pewno ogromne nerwy towarzyszą jednemu i drugiemu szkoleniowcowi. Gdzieś tam pewnie też Marian Barzała w parkingu. Taśma w górę i wystartowali. Robert Miśkowiak, Antonio Lindbeck, czy może Adam Skórnicki? Tam po zewnętrznej napędza się popularny Skóra, ależ teraz błąd Antonio Lindbecka. No i nie znalazł za siebie miejsca, żeby opanować motocykl potrącony Paweł Miesiąc. Wyścig oczywiście przerwany. Dodajmy tylko, że rozjemcą dzisiejszych zawodów jest sędzia Artur Kuśmierz z Częstochowy. No już w drugim wyścigu musi tutaj podjąć decyzję Artur Kuśmierz. Patrzymy w kierunku sygnalizacji świetlnej. Jaka będzie decyzja? Na powtórce widać wyraźnie, że podniosło Antonio Lindbecka, nie opanował motocykla, no i gdzieś potrącił. Na pewno niezamierzone to było ze strony Antona, wpadł na Pawła Miesiąca. Podnosi się teraz Paweł Miesiąc, no nie sądzę, żeby cokolwiek mogło mu się stać. Myślę, że będzie chciał na pewno podjąć rywalizację w powtórce. Nie mamy oficjalnej decyzji, no spójrzmy na tą sytuację jeszcze raz. Wydaje się, że tutaj siła ośrodkowa zadziałała na motocykl i na sylwetkę Antonio Lindbecka. Poniosło go już na wejściu w pierwszy łuk i później na wyjściu, no doprowadził do upadku Pawła Miesiąca. Wydaje się jednak, że tutaj nie może być innej decyzji, jak właśnie ta, że to Antonio Lindbeck spowodował upadek zawodnika Lubelskiego Węgla. Zobaczymy za moment, czy podobnego zdania jest arbiter dzisiejszych zawodów. Antonio Lindbeck to zawodnik młody, ale już bardzo doświadczony, dobrze spisujący się w Grand Prix, więc na pewno to nie było jakiejś złośliwości. Wydaje się, że to po prostu siła wyższa. No i jaka decyzja sędziego? Bał się chyba, żeby nie wpaść na jadącego przed nim Roberta Miśkowiaka. Takie odniosłem wrażenie. Antonio Lindbeck, no i tak gdzieś nieskoordynowane ruchy doprowadziły do tej sytuacji. No i mamy decyzję sędziego Artura Kuśmierza. Widać było, że zapoznał się z zapisem wideo. Sędzia z Częstochowy podjął decyzję słuszną, ale nie do końca przychylną dla gospodarzy, no i to automatycznie wiąże się z dezaprobatą trybun, już gwizdy gdzieś tam niezadowolonych kibiców. Antonio Lindbeck niespecjalnie protestuje, no zdaje sobie sprawę, że że zawinił w tej sytuacji, nie ma tutaj jakiegoś żalu, nie ma specjalnego oponowania przeciwko tej decyzji Artura Kośmierza. Za chwileczkę jedziemy wyścig drugi powtórzony, ale już w okrojonym składzie bez wykluczonego Szweda Antonio Lindbecka. To tylko zwiastuje emocje, czy teraz Lubelski Węgiel jest w stanie pokonać podwójnie osamotnionego Adama Skórnickiego. Na pewno zadanie będzie miał Skóra ciężkie. Robert Miśkowiak, no i ten Paweł Miesiąc. Jak się zaprezentuje po tym zapoznaniu się z bandą i z nawierzchnią w wyniku takiego, a nie innego działania sprawczego, powiedziałbym, Antonio Lindbecka? Jest już Robert Miśkowiak, jest już Paweł Miesiąc, no i jest też Adam Skórnicki na torze, więc za chwileczkę rozpocznie się ta psychologiczna wojna przed startem wyścigu drugiego. Pamiętają Państwo, to sygnalizacje czerwonego światła. Antonio Lindbeck zostaje w parkingu, zostaje wykluczony. Mamy wolne drugie pole, no i na tych polach pierwszym i trzecim ustawiają się Lublinianie. Tylko jeden zawodnik gospodarzy, oglądany przez nas Adam Skórnicki. Czy sprosta zadaniu? Czy przywiezie to, co możliwie najwięcej może zyskać w tym wyścigu? Lechma start, czyli remis 3-3. Przekonamy się za chwilę.
Opiekowanek Unii Leszno przez lata cieszył swoją postawą na torze i poza torem kibiców, chociażby z Wolverhampton. Tam bardzo lubiany Adam Skórnicki, teraz również lubiany w Gnieźnie, ale jest presja, jest dla niego teraz dodatkowe zadanie do wykonania, bo jest osamotniony, lubi presję Skóra. Zobaczymy, czy sprosta, bo rywali ma nie lada Miśkowiek i Miesiąc. To są zawodnicy, którzy już nieraz decydowali o obliczu jazdy drużyny z Lubina. Nerwowe odliczanie tych upływających co chwileczkę sekund, już niespełna 20 sekund do startu wyścigu drugiego, wyścigu powtórzonego bez Antonio Lindbecka. Robert Miśkowiak, pole pierwsze, Paweł Miesiąc na polu drugim w kasku białym, no i Adam Skórnicki najbliżej bandy, popularny Skóra, osamotniony gnieźnianin będzie chciał tutaj pokrzyżować szyki lublinianom i zapewnić swojej drużynie ten wymarzony remis, który by utrzymał to czteropunktowe prowadzenie zyskane w pierwszym wyścigu. Dobrze ze startu Miśkowiak, dobrze też Paweł Miesiąc, znaleźli dla siebie miejsce, chociaż teraz taki brak zrozumienia, brak miejsca dla Miesiąca, ale nie skończyło się to dla niego utratą pozycji przez Polstar Adam Skórnicki, ale on jeszcze tutaj będzie zapewne walczył, jeszcze nie złożył broni. Patrzy Paweł Miesiąc, próbuje tam rozglądać się, gdzie jest szalejący za nim Adam Skórnicki. No a Skóra jakoś tak nie za bardzo ma pomysł, jak zbliżyć się do dwójki gości prowadzącego Roberta Miśkowiaka i Pawła Miesiąca. Szaleją kibice z Lublina, o tym mówiłem, w ich liczbie niespełna 500 dzisiaj zjawiło się na torze w Gnieźnie. No i mają teraz chwilę swojej radości po tym pierwszym wyścigu przegranym 1-5. Teraz los szybko oddaje, co zabrał właśnie w tym wyścigu młodzieżowym za sprawą Roberta Miśkowiaka i Pawła Miesiąca. Też nerwowy ten Paweł Miesiąc, czyha na jego błąd Adam Skórnicki. Czy jeszcze taki błąd przytrafi się Miesiącowi? Czy wykorzysta to Skóra? Coraz mniej tego dystansu. Teraz zbliżył się bardzo, zawrzały w momencie trybuny. Zagotowały się, patrząc na to, co wyprawia popularny Skóra. Czeka na błąd, próbuje nożyc, ale jak na razie ten tor jeszcze nie daje możliwości na wyprzedzanie. Kończy się to niekorzystnie dla gospodarzy. Szaleństwo w sektorze gości. Zwycięstwo Roberta Miśkowiaka, dla niego 3 punkty. Drugi Paweł Miesiąc, ale tutaj liczy się przecież sukces drużynowy. Tak jest, dziękują sobie za to zwycięstwo. Gratulują sobie wzajemnie i Paweł Miesiąc, i Robert Miśkowiak. Fantastyczna postawa Roberta Miśkowiaka i Pawła Miesiąca, naprawdę czapki z głów, bo tutaj Adam Skórnicki przecież jest zawodnikiem groźnym, a Miesiąc i Miśkowiak nic sobie z tego nie zrobili, mieli trochę ułatwione zadanie, no i sprostali temu zadaniu. 6-6 po dwóch wyścigach, szybki ping-pong, szybkie odbicie piłeczki ze strony gości, wykorzystali tą sytuację, ten przywilej, ten handicap, który mieli przez wykluczenie, no i dzięki temu są już po dwóch wyścigach remisowo 6-6. A my do Gniezna wracamy po krótkiej przerwie reklamowej. Naprawdę, strasznie wyścigu jest niebezpieczne dla zawodników, a niepotrzebny ruch jest nam spowalnia zawody. Proszę Państwa, za chwilę wyścig trzeci, kolejni sponsorzy, telewizja kablowa Serwne, telewizja internet, telefon, sponsor drugi. Zmienikowa koło miejsca. Wyścig trzeci, Grzegorz. Wracamy do Grodu Lecha, za nami dwa wyścigi spotkania Lechmy Start Gniezno Lubelski Węgiel KMŻ. Jak na razie na tablicy wyników rozstrzygnięcie remisowe 6-6. W pierwszym wyścigu mocny cios ze strony gospodarzy, podwójne zwycięstwo pary młodzieżowej, no ale już w drugim wyścigu losy diametralnie różne i nastroje w sektorze gości już diametralnie inne. 5-1 za sprawą zwycięstwa Roberta Miśkowiaka przed Pawłem Miesiącem nad osamotnionym Adamem Skórnickim. A już rozpoczynamy przygotowania do wyścigu trzeciego. W tym wyścigu zamelduje się pod taśmą m.in. ze strony lublinian Daniel Jeleniecki. Wystartuje popularny jeleń w parze z Karolem Baranem, natomiast gospodarze to Scott Nichols i Aleš Dryml. Hot Scott już na torze, numer 11 na jego plecach, kask czerwony. Za chwileczkę będzie tutaj chciał pokazać, że tak jak Antonio Lindbeck, tak jak Bjarne Pedersen, można liczyć dzisiaj na niego w potyczce z zespołem lubelskiego Węgla. Pokazuje, gdzie jest zielone światło, wydaje się pytać Aleš Dryml. Chyba nie widzę, chyba nie świeci. Albo ktoś mi może to światło zasłania, pokazuje starszy z braci Drymli. Aleš Dryml, on w kasku niebieskim w parze ze Scottem Nicholsem, no i lublinianie wymienieni już przeze mnie Daniel Jeleniecki, Karol Baran, od krawężnika Scott Nichols, Daniel Jeleniecki, Aleš Dryml i Karol Baran. 6-6 po dwóch wyścigach w pojedynku Lechmy Startu z lubelskim Węglem. Jak będzie w wyścigu trzecim? Czy jest tutaj w stanie Daniel Jeleniecki nawiązać walkę, pokonać tych dwóch zawodników gnieźnieńskich i przywieźć jakiś wynik dla lubelskiego Węgla? Nikol Zielaniewski
Dryml i Baran wystartowali znakomicie. Karol Baran, ale nierówny start. Więc wydaje się, że będzie jeszcze jedna okazja do tego, żeby zobaczyć to, co wydarzy się na starcie biegu trzeciego. Coś się poszło nie tak, czy to maszyna startowa? Za chwilkę się przekonamy. Nie wydaje się, żeby tutaj ktoś popełnił błąd, chyba że sędzia się takiego błędu dopatrzy. Stali jak wryci zawodnicy na polu drugim i trzecim. Nieźle wystartował Nichols, dobrze również Karol Baran, no ale za chwilkę będzie wszystko już wiadomo. Wydaje się, że cała czwórka będzie dopuszczona jeszcze raz do startu. Zobaczymy, czy tutaj rzeczywiście nie było jakiegoś błędu. Wydaje się, że nie. Nierówno poszła po prostu maszyna startowa i nierówno zadziałała maszyna startowa, dlatego też automatycznie taśma nie poszła równo. No i niektórzy zawodnicy zostali skrzywdzeni, dlatego tutaj szybka decyzja Artura Kuśmierza. Powtarzamy wyścig. A my w oczekiwaniu na powtórkę tego trzeciego wyścigu przenosimy się jeszcze do parku maszyn. Kapitan Orów z Gniezna jest moim kolejnym rozmówcą, Szwed Magnus Zetterström, który dzisiaj ubrany cywilnie, nie wystąpi oczywiście w dzisiejszych zawodach, gdyż w jego miejsce Aleš Drym. No a Magnus będzie tylko z boku przyglądał się poczynaniom swoich kolegów. Zaraz dowiemy się, czy jest to dużo trudniejsze niż wsiąść na motocykl i pomagać swoim kolegom na torze. Magnus, magnificent night for Gniezno here, but you are not riding, only stay behind of it. It's harder than riding? Definitely, you know, of course I want to be a part in the team today to ride as well, but after a very tough season for myself here in Poland, you know, it's not much I can say about it, you know. The club have made the decision and Aleš have come in and do the job very good in Daugavpils, not so good in Grudziądz, but we have won two very important meetings now and, you know, I understand the club now that they are nervous and but of course I would like to be part of the team. Doskonale rozumiem decyzję klubu, która zakontraktował Aleša Drymla w moje miejsce, gdzieś tam delikatnie zniecierpliwiony moją postawą, no ale nie ma co do tego żadnych wątpliwości, gdyż ja sam jestem zawiedziony moją ostatnią postawą, gdyż to był bardzo ciężki sezon dla mojej osoby, no i wyszło tak jak wyszło. Oczywiście chciałbym dzisiaj sam wsiąść na motocykl i pomóc moim kolegom na torze, ale niestety tak dzisiaj nie będzie, więc muszę stać po prostu z boku. No i zapytamy jeszcze Zorro na sam koniec, w jaki sposób będzie dzisiaj pomagał. What methods today to helping your teammates? Good words or what? You know, I'm gonna be there for them, of course, and try to help them if I see something on the track, you know, with setups on the bike, and try to inspire them to have a good meeting, and you know, try to push them as hard as I can. Because I would like Gniezno to go up to extra league, you know. So I'm going to try to do my best to help them. Okay, thank you very much. Thank you. Zorro skwitował to bardzo prosto. Dzisiaj jestem tutaj dla zespołu, będę służył radą, pomocą odnośnie ustawień i nie tylko, po prostu będę jednym z członków zespołu i o to właśnie chodzi w żużlu. To jest prawdziwy kapitan, który dzisiaj nie pojedzie, a będzie przyglądał się temu wszystkiemu z boku. Tyle Szwed Magnus Zetterström. Zetterström zastępowany przez Aleša Drymla, zawodnika, który jest takim strażakiem ratującym te końcówki ligowych rozgrywek. Zdarzało się tak w przypadku Kiesza Częstochowa, zdarzy się teraz tak w przypadku Lechwy Startu Gniezno. No i mamy powtórkę tego trzeciego wyścigu. Czy wszystko zgodnie z planem, czy wszystko bez zmiany, czyli czteroosobowa obsada? Mamy nadzieję, że tak, bo te pełne składy gwarantują nam pełne emocje. Brakuje jeszcze na polu drugim zawodnika zespołu gości Daniela Jeleniewskiego. Nichols już przygotowuje sobie to miejsce na najbardziej wewnętrznym polu, żeby wystartować i zrobić sobie z tego startu naprawdę dobrą zaliczkę na dystansie i by później bronić się przed atakami i do Jeleniewskiego i Karola Barana. Zobaczymy, czy teraz już nie będzie problemów technicznych. Oby tak właśnie się stało. Czekamy na ten bieg trzeci, bo tutaj rozgorzały nasze serca, rozgorzały emocje. 6-6 po dwóch wyścigach. Bardzo wyrównana stawka, wyrównany ten mecz. No ale to dopiero początek i wszystko co najlepsze, mam nadzieję, jeszcze przed nami. Od krawężnika powtarzamy. Scott Nichols, Daniel Jeleniewski, Aleš Drym i Karol Baran. Cała czwórka gotowa. No i za moment początek batalii w biegu trzecim.
Lublinianie jeszcze kilka lat temu pewnie nie myśleliby, że będą walczyć w ostatnim meczu ligowym o awans do Enea Ekstraligi, bo mieli wielkie problemy, a teraz już te problemy za nimi i teraz mają inne problemy, by po wielu, wielu latach lubelski Żużel miał speedu na najwyższym poziomie, a teraz znowu błąd, znowu problemy, ale teraz już chyba tylko i wyłącznie z winy zawodnika. Taśma startowa wydawała się poszła równo. Scott Nichols albo stojący obok niego Daniel Jeleniewski miał problemy z tym, żeby wystartować tak, jak przepisy nakazują. No i dotknięcie, zerwanie taśmy. Zobaczymy, czy to Lublinianin, czy Gnieźnianin pierwszy tego dokonał. Sędzia zawodów Artur Kuśmierz będzie chciał znowu skorzystać z wideo weryfikacji, z powtórki na wideo, by nie wykluczyć tutaj zawodnika, który nie dokonał tego przewinienia, by być tutaj sprawiedliwym i rozsądzić ten spór, bo tutaj każdy punkt się może liczyć. Zobaczmy sami. Mamy tę możliwość, by sprawdzić Scott Nichols albo Daniel Jeleniewski. Wydaje się, że jednak Scott Nichols już nie utrzymał tego motocykla, nie wyhamował go, kiedy puścił delikatnie sprzęgło. No i to on pierwszy, a kto pierwszy, ten lepszy w tym przypadku, albo gorszy, to byłoby bardziej ściśle powiedziane. No i kask czerwony wykluczony z powtórki tego trzeciego wyścigu. Nie mogło być innej decyzji, chociaż nie do końca zgadza się z tym werdyktem. Kierownictwo startu Gniezno, na pewno będzie tutaj jakaś reakcja, no i taką reakcję właśnie widzimy. Zapewne może nawet sam Scott Nichols będzie chciał coś tutaj sędziemu Kuśmierzowi wyjaśnić. Przekaz Scotta Nicholsa, pewnie taki błagalny wręcz wzrok o to, no nie wykluczaj mnie arbitrze, chciałbym wystartować, chciałbym pomóc swojej drużynie w tym trzecim jakże ważnym wyścigu, ale na nic te prośby się zdają. Scotty zostaje w parkingu, no a w jego miejsce zgodnie z regulaminem młodzieżowiec Oscar Pfeiffer będzie za chwileczkę, że przygotowywał się do startu w wyścigu trzecim. Taki już jest regulamin żużlowy, że w miejsce zawodnika, który dotyka taśmy, zostaje wykluczony, jedzie zawodnik młodzieżowy. No i taką sytuację będziemy mieli za chwileczkę w wyścigu trzecim. Już jest na torze wymieniony przeze mnie wcześniej Oscar Pfeiffer. No i jakżeż teraz ciężkie zadanie przed tym młodym zawodnikiem. Trzeci wyścig zawodów, on już będzie miał drugi start. Czy tak udany jak ten wyścig pierwszy? Przekonamy się za chwilę. Rozemocjonowany Scott Nichols, no ale to jest zawodnik bardzo nerwowy. Niejednokrotnie w zawodach Grand Prix i zawodach ligowych pokazywał pazur ten na torze i poza torem, ale nie może mieć pretensji do sędziego, bo tutaj jest słusznie wykluczony jest Brytyjczyk z powtórki tego trzeciego wyścigu. No i Oscar Pfeiffer wcale nie musi być osłabieniem dla zespołu gospodarzy, bo w tym pierwszym swoim wyścigu, w pierwszym starcie pokazał, że jest znakomicie spasowany już od początku z nawierzchnią Gnieźnieńskiego toru. Od krawężnika z małą zmianą dla Scotta Nicholsa, wykluczonego za dotknięcie taśmy, Oscar Pfeiffer, on najbliżej kredy Daniel Jeleniewski na polu drugim, ależ drin pole trzecie i najbliżej bandy Karol Baran, więc mamy pełny skład, to ważne, będziemy mieć pełną obsadę, pełną czwórkę, chociaż z jedną zmianą na polu pierwszym, tym najbliżej wewnętrznej części toru. Wydaje się, że Daniel Jeleniewski i Karol Baran to jest mocna para, nie wiadomo czego spodziewać się po Aleszu Drymlu, ale Oscar Pfeiffer pokazał w pierwszym swoim wyścigu, że on może tutaj pogodzić wszystkich tych starych wyjadaczy i pokazać, kto rządzi i dzieli na gnieźnieńskim torze dzisiejszego pięknego popołudnia. Znieruchomieli już, gotowi do startu, czekają tylko na znak od sędziego. I wystartowali bardzo dobrze Oscar Pfeiffer, dobrze również Jeleniewski. I czy on tam po zewnętrznej wyprzedzi młodzieżowca startu Gniezno? Na razie jednak to młodszy z zawodników jest na czele stawki. Już Jeleniewski jednak wyprzedził młodego Gniezianina i prowadzi drugi Oscar Pfeiffer, ale żrym na miejscu trzecim. I Karol Baran zamyka stawkę po tym pierwszym okrążeniu. Bardzo blisko cała stawka, całe zestawienie zawodników jest bliski dystans. Czy tutaj jeszcze ktoś pokusi się o jakąś akcję na trasie? Na razie jednak jedziemy remisowo. Daniel Jeleniewski wyprzedził na pierwszym okrążeniu Oscara Pfeiffera i teraz broni tej zaliczki, broni tego bardzo ważnego trzypunktowego dobytku, jak na razie dla jego drużyny, bo bez zdobyczy punktowej zerem jedzie na czwartym miejscu, już coraz większą stratą Karol Baran i wydaje się, że to teraz będą bronić właśnie tego remisowego wyniku i również gospodarze, dla nich to jest satysfakcja, bo Scott Nichols wykluczony, Oscar Pfeiffer jednak sprostał jak na razie zadaniu, jedzie na drugim miejscu, więc to nie jest takie złe rozwiązanie dla ekipy gospodarzy. Jeleniewski przed Pfeifferem, Aleszem Drymlem i Karolem Baranem, powoli kończą się zmagania tego trzeciego wyścigu, kończą się remisowo, a więc remis w tym biegu i remis w całym zestawieniu po trzech gonitwach.
Cieszą się kibice z Lublina, bo kask żółty na mecie to znak, że wygrywa zawodnik gości, a konkretnie Daniel Jeleniewski, mocno podbudowany, na pewno tą szarżą po zewnętrznej, popularny Jeleń wraca do Lublina. Daniel Jeleniewski zapisuje 3 punkty w tym ważnym meczu dzisiejszego dnia na swoje konto, pokonuje Oskara Fajfera, Alesza Drymla i Karola Barana 3-3 za sprawą zwycięstwa Daniela Jeleniewskiego i dalej remis w całym spotkaniu 9-9 to zwiastun tego, że tutaj lublinianie walczą o pełną pulę. Tutaj nie ma żadnego kumptatorstwa, tutaj nie ma żadnego odpuszczania. Wiedzą, że dla nich tylko zwycięstwo za 3 punkty, czyli 2 punkty meczowe plus ten premiowany punkt bonusowy, no jest, stwarza szansę awansu do ENA Ekstraligi. Tutaj jeszcze ta szarża Daniela Jeleniewskiego odkręcił mocno manetkę gazu w swoim motocyklu i przemknął po zewnętrznej obok Oskara Fajfera, ale tak jak powiedział Maciek, ten remis 3-3 to jednak w obliczu tego, że nie jechał tutaj Scott Nichols, dobry rezultat dla gospodarzy, patrząc na to, że jechali mimo wszystko nie w takim nominalnym zestawieniu i Scott Nichols na skutek swojego błędu został wykluczony, a tu przed nami już przygotowania do wyścigu czwartego, no i kolejne emocje, tym razem pod taśmą maszyny startowej Bjarne Pedersen i Maciej Fajfer, drugi z młodzieżowców Lechmy Startu, a lublinianie Mateusz Borowicz i Dawid Stachyra. Za chwileczkę to wszystko pokaże się nam na grafice ekranowej. Dawid Stachyra na polu pierwszym w kasku żółtym. Tak właśnie się dzieje. Najbliżej krawężnika ustawiony popularny Dawidow wrócił do Lublina rok temu. Przyczynił się walnie do awansu Lotosu Wybrzeża Gdańsk do Ekstraligi. Teraz chciałby to samo zrobić z zespołem lubelskiego Węgla KMŻ. Czy to się uda? No przekonamy się po zakończeniu ostatniego wyścigu. Na polu drugim Maciej Fajfer, na polu trzecim Mateusz Borowicz. Tutaj ten pojedynek młodzieżowców na pewno też będzie języczkiem uwagi w wyścigu czwartym. No i Bjarne Pedersen, chyba najlepszy zawodnik cyklu Grand Prix. No i regularnie mocno punktujący w tym sezonie dla Lechmy Startu. Najbliżej bandy ustawiony w kasku czerwonym Duńczyk ze startu. Kto najlepiej? Czy Stachyra, czy Bjarne Pedersen? Jednak równo i z pola pierwszego i z pola czwartego wyszli zawodnicy, ale minimalnie szybszy na tym dojeździe Bjarne Pedersen i on już prowadzi. Za nim Dawid Stachyra, trzeci teraz Maciej Fajfer, no i czwarty Mateusz Borowicz. Czy jeszcze jest w stanie młodzieżowie lubelskiego Węgla KMŻ tutaj coś zmienić, aby wyrównać szanse w tym wyścigu czwartym? Prowadzi Bjarne Pedersen, za nim Dawid Stachyra. Czy Dawidow jest w stanie coś zmienić? Jak na razie rozciąga nam się ta stawka. Sytuacja się lekko wyjaśnia. Nie sądzę, aby Bjarne Pedersen, tak doświadczony, rutynowany zawodnik, wydarł sobie to zwycięstwo i przegrał z Dawidem Stachyrą. Będzie ciężko lublinianinowi tutaj coś zrobić, tym bardziej traci teraz dystans do prowadzącego zawodnika gospodarza, ale błąd teraz Macieja Fajfera i wykorzysta to chyba skrzętnie Mateusz Borowicz. Tak jest, już wchodzi pod niego od wewnętrznej młodzieżowiec z Lublina. Czy zamknie teraz drogę, czy utrzyma to trzecie miejsce Borowicz? Tak się na razie dzieje, ależ to była nieuwaga ze strony Macieja Fajfera, okupiona stratą tego jednego punktu. Meta i 3-3, a było już tak dobrze dla gospodarzy, niemalże przez 3 okrążenia wiózł zwycięstwo biegowe za sprawą swojego trzeciego miejsca Maciej Fajfer. No ale niestety tylko 3 punkty na konto startu za sprawą tego pana, zwycięzcy wyścigu czwartego, Bjarne Pedersena. Ależ emocje, ależ walka, fantastyczna walka nie tylko o zwycięstwo, ale również o te 2 punkty, o to jedno oczko, kiedy Mateusz Borowicz wyprzedzał Macieja Fajfera. Fajfer przecież kilka chwil wcześniej próbował właśnie Dawidowi Stachyrze wydrzeć te 2 punkty, wyprzedzić swojego rywala i dołączyć do kolegi Bjarne Pedersena, który jechał na czele stawki, a tutaj wszystko się pokrzyżowało, wszystko poszło nie po myśli Macieja Fajfera, bo Mateusz Borowicz również bardzo pięknym atakiem popisał się młodzieżowic lubelskiego Węgla, no i skończyło się remisowe, a więc dużo wiatru, dużo się dzieje na torze, dużo zmian, ale jednak cały czas łeb w łeb. Zobaczmy jeszcze, jak to wyglądało tuż po starcie. Bardzo równo i Pedersen, i Stachyra, ale jednak to Duńczyk przed Polakiem. Tutaj właśnie wspomniany atak, kiedy Fajfer próbował atakować Stachyrę. Okazało się, że zrobił wiele złego, zamiast dobrego, chociaż miał dobre zamiary, bo Borowicz go wyprzedził przy wewnętrznej, później zamknął mu drogę i utrzymał ten remis do końca. Miał to być wyrównany pojedynek i póki co tak właśnie jest, 12-12 po 4 wyścigach. Dawid Stachyra obok mnie. Dawid, wszystkie pojedyncze pomiędzy waszymi drużynami, no i jak na razie faktycznie to wszystko się sprawdza, mecz na styku. No tak, zaczęło się na równo wszystko, troszkę kłopotów bądź z taśmą, z wykluczeniami, wiadomo, nerwowa atmosfera dzisiaj także udziela się wszystkim, nawet maszynie startowej. No cóż, my jedziemy na luzie, my jesteśmy tylko w stanie zrobić niespodziankę, jeśli się uda, będzie ok, jeśli nie, to nie ma
żadnego dramatu, więc wydaje mi się, że to raczej my jesteśmy w lepszej sytuacji, jeśli chodzi o to, jak psychicznie podejść do spotkania, bo my możemy, ale nie musimy. Tak jak powiedziałeś, mecz podwyższonego ciśnienia. Jak ty sobie radzisz w ogóle z taką presją? Przyznam się, że no, dziś akurat mi się tak udało do tego podejść jako do normalnego meczu. Wiadomo, że jest to inny mecz, bo jest tutaj wagą awans, więc inna ranga, że tak powiem, spotkania. Ale normalnie jadę swoje, to co umiem najlepiej robić i cieszę się jazdą. No i Dawid Stachera, jak sami Państwo życzyli, robi to, co potrafi najlepiej, stara się jechać o zwycięstwa. Tyle jak na razie z dwójeczką na koncie Dawid Stachera. Lubelski Węgiel może, Lech Mastart Gniezno musi, taka jest prawda, przed tym spotkaniem była i jest również w trakcie, bo tak naprawdę to spotkanie co biegu rozpoczyna się od początku, kiedy mamy remis na tablicy świetnej i za moment początek biegu piątego już bohaterowie tego wyścigu przed startem. Duet gospodarzy Scott Nichols i Aleš Dreamer. No Scotty ma coś do udowodnienia. Pierwszy wyścig zakończony fiaskiem, wykluczeniem, automatycznie osłabił swój zespół, ale jadący za niego Oskar Pfeiffer wywiązał się z zadania. No i goście, duet Robert Miśkowiak i Paweł Miesiąc. Miesiąc bardzo ładnie zaskoczył w wyścigu w swoim pierwszym starcie, pokonując m.in. podwójnie z Robertem Miśkowiakiem Adama Skurnickiego. Jak będzie teraz? Dreamer, Miśkowiak, Nichols i Paweł Miesiąc. Nichols musi utrzymać nerwy na wodzy, żeby tutaj znowu nie popełnić błędu, ale nie wydaje się, żeby znowu dopuścił się tego dotknięcia taśmy. Dreamer, Miśkowiak, Nichols i Miesiąc, start biegu piątego przed nami. Lecz skupiony Nichols, widzieliśmy przed momentem na ekranach, no i niezły start, ale wydaje się, że Paweł Miesiąc tam po zewnętrznej może wszystkich tutaj pogodzić, jednak na razie remisowo. Nichols na końcu stawki prowadzi Aleš Dreamer przed dwójką lubelskich żużlowców. No i Nichols znowu nie sprostał zadaniu, na razie jest na ostatnim miejscu, znowu na remis jadą. Na razie Czech, Aleš Dreamer na pierwszym miejscu w kasku białym, na drugim miejscu jest Paweł Miesiąc, Robert Miśkowiak na miejscu trzecim, no i remisowo nic się tutaj nie zmienia, Scott Nichols bez zdobyczy punktowej. Bardzo blisko, bardzo ciasto jadą zawodnicy, ale jakby nie kajali się tutaj wyprzedzaniem, nie chcieli się podejmować ryzyka wyprzedzania, jadą bardzo blisko kredy, niejednokrotnie tylko jednym kołem jadą po to, żeby przednim kołem przejechać po tym właśnie wapnie, żeby jak najlepszą trajektorię obrać, no i na razie się nic nie zmienia, nic nie ulega zmianie na trasie, cały czas Dreamer przed Miesiącem, Miśkowiakiem i Scottem Nicholsem, jest teraz blisko już Nichols, Roberta Miśkowiaka, ale na razie jeszcze nie zdołał go wyprzedzić, wypuszcza się na zewnętrzną, czy nabierze tam mocy i tempa, podobnie również próbuje Paweł Miesiąc z Ależem Dreamerem, ale i jednemu i drugiemu ta sztuka się nie udała i status quo zachowane, remis w biegu, remis w całym meczu, zwycięstwo Aleša Dreamera przed Pawłem Miesiącem, Robertem Miśkowiakiem i Scottem Nicholsem. Rozstrzygnięcie remisowe, dalej cały czas w grze pozostają i jedni i drudzy, można powiedzieć, 5 wyścigów, 15 do 15, ależ to jest ciśnienie. Dawid Stachera mówił, my jedziemy na luzie, my w zasadzie nie musimy, możemy, jak się uda, będzie dobrze, ale chyba nie do końca jest to prawdą, patrząc na to, z jakim zaangażowaniem jadą tutaj tacy zawodnicy jak Paweł Miesiąc chociażby przed chwilą, który też tutaj gonił Aleša Dreamera, jak Robert Miśkowiak, który bronił się przed atakami Scotta Nicholsa. Lublinianie mają świadomość tego, co jadą, przed naszymi oczami, na naszych ekranach Aleš Dreamer, tak wzięty troszeczkę w końcówce sezonu, za tego słabo spisują się Magnusa Zorro, co też trwano, jak na razie ten manewr wypala w 100%. Dobre spotkanie Dreamera w Grudziądzu, w tym hicie zakończonym remisem 44-44. No i teraz pokonanie Pawła Miesiąca i Roberta Miśkowiaka. To też dobra postawa ze strony starszego z braci wywodzących się z Pardubic. Aleš Dreamer, on usatysfakcjonowany ze swojej postawy. No a przed nami już wyścig szósty, 15 do 15 po 5 zakończonych wyścigach. Teraz wyścig szósty, czy któraś ze stron wysunie się na prowadzenie? Mniej niż 90 sekund do startu wyścigu szóstego. Scott Nichols w rozmowie z Adamem Skurnickim. No nie mają na razie powodu do radości i Skóra, i Scott Nichols, bo Scotty musi oglądać plecy rywali, a te plecy oglądał też Adam Skurnicki. Plecy konkretnie Roberta Miśkowiaka i Pawła Miesiąca mają chyba coś do wyjaśnienia. Może trzeba tutaj dokonać jakichś przeróbek w sprzęcie, aby to wszystko grało, aby mogli cieszyć swoją jazdą i zdobyczami punktowymi kibiców przy ulicy Wrzesińskiej w Gnieźnie.
Już meldują się uczestnicy wyścigu szóstego. Tutaj zapowiada się bardzo ciekawy pojedynek, szczególnie rywalizacja pomiędzy Bjarnem Pedersenem i Danielem Jelenieckim. Ci dwaj zawodnicy wygrali swoje pierwsze starty, ustawieni na polu odpowiednio pierwszym i drugim. Jelenieckie pole pierwsze, Bjarne Pedersen na polu drugim. No i stawkę uzupełniają, myślę, też zawodnicy, którzy będą chcieli tutaj walczyć o coś więcej niż tylko może o jeden punkt. Karol Baran, Oskar Pfeiffer. Pfeiffer już dwa starty w tym meczu zaliczył, dwa starty udane, prezentuje się niezwykle przyzwoicie. 5 punktów na jego koncie w dwóch startach, to jak na młodzieżowca naprawdę bardzo przyzwoity wynik na tym etapie rozgrywek. Ależ teraz start Karola Barana, chyba ten start będzie przerwany, nierówny start, wystrzelił jak z katapulty Karol Baran, no i nie mógł zrobić nic innego. Sędzia Artur Kuśmierz, po prostu powtórzymy wyścig szósty, powtórzymy start do wyścigu szóstego za sprawą tego, jak wystrzelił, jak pięknie, w zasadzie jak to się fajnie ogląda, jak zawodnik podejmuje takie ryzyko, przecież w zasadzie powinien zostać wykluczony, a jednak podjął to ryzyko, udało się, no i w zasadzie wyścig powinien być kontynuowany. No właśnie, to jest takie pytanie, czy wyścig kontynuować, czy nie. Ja jednak tutaj bym był zdania podobnego co sędzia, dlatego że toczył się zawodnik, mówimy o Karolu Baranie. On toczył się delikatnie, ale jednak nie może tak robić zawodnik przy starcie, przy taśmie startowej. Kiedy się wstrzeli, powinien jechać. Tutaj jednak decyzja sędziego była inna, wydaje się być słuszna. Nie będę polemizował z tobą, Maćku, i z Arturem Kuśmierzem. Fakt jest jeden, jedziemy. Powtórzony start wyścigu szóstego. Jelenieski pod taśmą na polu pierwszym, kask żółtym. Obok niego Bjarne Pedersen, kask czerwony na polu drugim. No i Karol Baran, pole trzecie, kask biały. Stawkę uzupełnia Oskar Pfeiffer. Najbliżej bandy ustawiony młodzieżowiec Lechmy startu Gniezno. Wyścig szósty powtórzony za sprawą tego ukradzionego, nazwałbym to, startu ze strony Karola Barana. Jak będzie teraz, liczymy na to, że już takich komplikacji, jakichś zawirowań wokół tego startu nie będzie i będziemy mogli emocjonować się walką wyłącznie na torze. Pojedynek Jelenieckiego i Bjarne Pedersena. On rodzi nadzieję na emocje w wyścigu szóstym. Jelenieski, Pedersen, Baran i Oskar Pfeiffer. Startowali, no i ponownie bardzo dobrze Karol Baran, on jest na prowadzeniu, będzie miał teraz problem z nim Bjarne Pedersen, a teraz tam Daniel Jelenieski szuka dla siebie szansy, czy jest w stanie przedrzeć się na drugie miejsce i poknąć za swoim kolegą z pary, ależ byłaby to sensacja, przecież cały czas to spotkanie toczy się w okolicach remisu, jest dokładnie idealnie 15 do 15 przed startem tego wyścigu, a tutaj już czteropunktowe, dwupunktowe prowadzenie byłoby za sprawą gości, jak na razie 4 do 2, ale Bjarne Pedersen nie rezygnuje, Bjarne Pedersen szuka dla siebie szansy, Baran na prowadzeniu zostawia jednak miejsce. Widzi, jak szybki jest Bjarne Pedersen. No i ta wrzawa, ta feta na trybunach w tym momencie dodaje jeszcze niemalże skrzydeł Duńczykowi. Ależ teraz błąd Daniela Jelenieckiego i chyba przypłaci to utratą tego trzeciego miejsca. No takich błędów nie powinien robić tak objeżdżony zawodnik, mający za sobą już tyle startów w barwach wrocławskiej Sparty na torach ekstraligowych. Daniel Jelenieski, czy teraz odzyska tą pozycję? Jednak nie. Jednak ta młodość, ta szaleńcza fantazja Oskara Pfeiffera bierze górę. No i 4 do 2 dla gości. Robi się 4 do 2 dla gospodarzy. Pedersen, Baran, Oskar Pfeiffer i Daniel Jelenieski, ależ teraz musi mieć zgryz na twarzy i zarówno Baran, jak i Jelenieski. Jechaliśmy dobrze, prowadziliśmy biegowo 4 do 2 przed Bjarne Pedersenem, a jednak przegrywamy 2 do 4 i teraz to gospodarze obejmują prowadzenie. Wreszcie oddech dla kibiców po tym prowadzeniu w pierwszym wyścigu. No teraz jakby wszystko zaczyna wracać do normy na właściwe tory dla gnieźnieńskich fanów. Za start dla Karola Barana szóstka, za postawę na dystansie dwuja z minusem. Jechał tak pasywnie, jakby bał się prowadzić przed Bjarne Pedersenem, a ten tylko na to czekał. Wyszło słońce nad stadionem przy ulicy Wrzesińskiej w Gnieźnie, i wyszło dosłownie dla startu Gniezno, dla Lechmy startu Gniezno, dla zawodników i dla kibiców. Fantastyczny start ponownie. Teraz się już nie toczył, teraz wystartował równo, a i tak by już na wejściu pierwszy łuk daleko, daleko z przodu Karol Baran, a później spięty, ugięty, no i bardzo trzymający się wąsko, zobaczmy, tej wewnętrznej części toru. I kiedy zobaczył, że obok niego przejeżdża Bjarne Pedersen, jakby się ruszył, jakby dostał trochę dynamiki, to jego ciało wykonywało jakieś gesty. No i okazało się, że to było za mało i za późno, bo Bjarne Pedersen już był na czele stawki. No a Oskar Pfeiffer znowu pokazuje, że to jest zawodnik, na którego zawsze trzeba liczyć. Adam Strunicki, kontra,
Nie wiem, Maćku, czy zawsze trzeba liczyć, na pewno zawsze trzeba uważać, bo to jest chyba ta twoja myśl przewodnia, patrząc na to, jak dzisiaj skrzętnie wykorzystuje błędy rywali Oscar Pfeiffer. Podoba mi się to, Daniel Jeleniecki taki niepocieszony, gdzieś tam w swoim teamie wyjaśnia słabszą pozycję, ależ gestykuluje teraz do kolegi Karola Barana, no nie takiego obrotu sprawy spodziewali się lublinianie. Przyjechaliśmy się zabawić i jedziemy bez ciśnienia, tak? Mówił Dawid Stachyra. Nie wierzę w to, Dawid Stachyra chyba ma naprawdę wysokie poczucie humoru dzisiaj i takiego dosyć brytyjskiego bym powiedział, bo tutaj są nerwy i zaczerwienione twarze, to pokazuje nam, że ciśnienie jest bardzo duże, no i tutaj nikt nie będzie odpuszczał. No a Daniel Jeleniewski, no cóż, błąd, którego chyba nie powinien dopuścić taki zawodnik jak Daniel Jeleniewski, a tym bardziej został wyprzedzony przez Oskara Pfeiffera, to oczywiście dobrze świadczy o Oskarze Pfeifferze, nie najlepiej o Danielu Jeleniewskim, ale jesteśmy już przed następnym wyścigiem, przed startem do następnego wyścigu. Lindek Stachyra, Skórnicki i Łukaszewski, tak wygląda zestawienie od krawężnika. No i Skórnicki też będzie chciał się zrehabilitować za tę nie najlepszą postawę na początku zawodów, kiedy jechał oczywiście w trudnej sytuacji, kiedy miał trudne zadanie do wykonania, no ale nie sprostał jemu, teraz będzie starał się odkupić swoje winy, pomoże mu w tym Antonio Lindbeck, zobaczymy, ten też nie najlepiej rozpoczął od wykluczenia, przypomnijmy w drugim wyścigu, kiedy dopuścił się takiego zachowania na torze, które spowodowało upadek Pawła Miesiąca. No ale to już jest historią, liczy się rzeczywistość i teraźniejszość. Od krawężnika Lindbeck, Stachyra, Skórnicki, Łukaszewski wystartowali i znowu bardzo dobrze gospodarze. No i teraz już nie ma tutaj dwóch zdań, kto prowadzi, kto jest lepszy na pierwszym łuku, na pierwszym okrążeniu. Prowadzi Skórnicki przed Lindbeckiem, Stachyrą i Łukaszewskim. No błąd na początku tego wyścigu, błąd w momencie startowym, kiedy zaspali Stachyra z Łukaszewskim, no i teraz mają naprawdę trudne zadanie, żeby odrabiać te straty, a kiedy trzeba odrabiać, mając przed sobą Skórnickiego Lindbecka, to jest zadanie trudne do potęgi. Już teraz na luzie może jechać Skórnicki, on to lubi, on lubi walkę na trasie, ale jeszcze kiedy może pokazać to, co potrafi, tą luźną, swobodną jazdę swoim kibicom prowadząc i mając za plecami swojego kolegę z drużyny, to czuje się jak ryba w wodzie. Skórnicki przed Lindbeckiem, Stachyrą i Łukaszewskim, tylko powiększają tą przewagę, tylko patrzą się na siebie, sprawdzają, czy nic im nie zagraża, ale nic im zagrażać nie może, bo dystans dzielący ich od Dawida Stachyry i Łukaszewskiego to jest dystans 20 kilku metrów, no i coraz bliżej do mety, coraz bliżej zakończenia tego siódmego wyścigu, jesteśmy w połowie zawodów, no i na półmetku lepsi gospodarze. Lech Mastargnizno dzięki temu podwójnemu zwycięstwu prowadzi już 6 punktami. A zwycięstwo biegowe w rękach Adama Skórnickiego, ręka w geście triumfu Antonio Lindbecka, no i spuszczone głowy zawodników lubelskiego węgla KMZ. Głęboki oddech wzięli chyba wszyscy w Gnieźnie, nie tylko sternicy, nie tylko zawodnicy, ale przede wszystkim kibice, którzy tak licznie wypełnili dzisiaj trybuny stadionu w grodzie Lecha. 24-18, 6-punktowa przewaga w tej fazie meczu. To jeszcze nie jest dramat, jeszcze nie ma co panikować. Tak troszeczkę kieruję te słowa do kibiców lubelskiego węgla. Przecież Marian Bardzała to trener, który ma potężną wiedzę, potężne doświadczenie. Zdobywał tytuły drużynowego mistrza Polski z Tarnowem. Wie, jak tutaj taktycznie rozegrać to spotkanie. Wie przecież, że ma w składzie Roberta Miśkowiaka. Ma dobrze jeżdżącego nawet, czy też Pawła Miesiąca, który też bardzo ładnie się tu komponuje. Dawid Stachyra, ten moment startowy rzeczywiście słabszy, ale dalej jest to zawodnik, który jest w grze, jak się tak mówi, po piłkarsku. Więc tutaj jeszcze pewnie manewry taktyczne ze strony trenera Bardzały będą. Czy one będą już teraz? Czy one będą w wyścigu ósmym? To o tym przekonamy się za chwilę. Cały czas obrazki z wyścigu siódmego i tej znakomitej postawy Skórnickiego i Lindbecka. Każdy z zawodników już 2 wyścigi objechał, dzisiaj 18 punktów na koncie gości, wiodą prym Miśkowiak i Miesiąc, dobrze zaczął Jeleniecki, ale potem gdzieś się pogubił, no i ta sytuacja, którą pewnie gdzieś ma przed oczami, ten stracony punkt na swoją niekorzyść, a na korzyść Oskara Pfeiffera. Wśród zawodników Lechmy, Bjarne Pedersen, jak na razie 2 strzały i 2 razy w dziesiątkę na tarczy. 24 punkty, 24-18, Lech ma start, lubelski węgiel, KMZ. Wracamy do Gniezna, fantastyczna atmosfera, popularna Szkocja w wykonaniu kibiców zgromadzonych dzisiaj na stadionie przy ulicy Wrzesińskiej. Atmosfera godna Ekstraligi, bo o Ekstraligę walczą zespoły Lechmy, startu Gniezno i lubelskiego węgla KMZ.
Teraz te trybuny rzeczywiście w pełnej klasie bawią się. Posmutniała ta część, gdzie siedzą goście. Kibice Lubelskiego Węgla na pewno rodzili sobie nadzieję na to, że mogą sprawić tutaj tą, nie bójmy się tego słowa użyć, sensację i gdzieś rzutem na taśmę awansować do na Ekstraligi. Teraz jakby to marzenie się lekko oddaliło. Sześciopunktowa strata do drużyny Lechmy Startu. Podopiecznych trenera Mariana Wardzały. Czy będą jakieś roszady taktyczne przed startem wyścigu ósmego? Jak na razie nic takiego nie widzę. A ze strony gospodarzy Bjarne Pedersen i Maciej Pfeiffer. Taki duet mocno stabilny. Bjarne Pedersen jak na razie no, typowa maszyna do robienia punktów, tak można powiedzieć. Dwa starty, dwa zwycięstwa na koncie Duńczyka, no i obok niego ten Maciej Pfeiffer, który też tutaj stracił w ostatnim swoim starcie to jedno oczko na rzecz Mateusza Borowicza. Na pewno chciałby też zapunktować lepiej, nawiązać walkę z rywalami mniej niż 40 sekund do startu. Patrzy Scott Nichols w kierunku tego, co dzieje się pod taśmą maszyny startowej. On dzisiaj tak nie za bardzo rozpoczął to spotkanie, ale może będzie jeszcze okazja do lepszej postawy popularnego Scottiego. Pod taśmą ustawieni już uczestnicy wyścigu ósmego. Lublinianie to Robert Miśkowiak, on najbliżej Pandy. No i Paweł Miesiąc, który stanie na polu drugim w kasku białym. Natomiast gospodarze wspomniani przeze mnie wcześniej, Bjarne Pedersen, on na polu pierwszym w kasku czerwonym. I stawkę uzupełnia Maciej Pfeiffer. Pedersen, Miesiąc, Pfeiffer i Robert Miśkowiak. Wyścig ósmy pojedynku Lechma Start, Lubelski Węgiel, KMZ. Motocykle zaczynają grać na właściwym dla siebie tonie, wystartowali, no i bardzo dobrze tam Bjarne Pedersen ponownie, ale za nim dwójka Lublinian, czwarty Maciej Pfeiffer, jak na razie 3-3, tak to układa się po niespełna pierwszym okrążeniu wyścigu ósmego. Pedersen na prowadzeniu, za nim Robert Miśkowiak, trzeci Paweł Miesiąc, no i czwarty młodzieżowiec z Lechmy Startu Maciej Pfeiffer, który tutaj pewnie będzie chciał jeszcze wydrzeć chociaż to jedno oczko Pawłowi Miesiącowi. A czy Robert Miśkowiak zaatakuje jeszcze Bjarne Pedersena? Na pewno będzie to arcytrudne. Szuka popularny Misiek dla siebie szansy. Połowa dystansu za czwórką zawodników rywalizujących w wyścigu ósmym. Pedersen, Miśkowiak, Miesiąc i Maciej Pfeiffer. No traci teraz dystans do Pawła Miesiąca, młodzieżowiec gospodarzy Maciej Pfeiffer, a Robert Miśkowiak szuka szansy, ależ teraz napędził stracha Bjarne Pedersenowi, to po wewnętrznej, to po zewnętrznej, już teraz błąd Pawła Miesiąca, oj, zapoznał się z torem w Gnieźnie zawodnik Lubelskiego Węgla Paweł Miesiąc, błąd, no który tutaj przyjęty jest dwojako na trybunach, jedni się cieszą z pecha zawodnika zespołu gości. Wyścig oczywiście przerwany, leży Paweł Miesiąc, leży też Robert Miśkowiak trącony tym przednim kołem motocykla Pawła Miesiąca, stracił rytm jazdy Robert Miśkowiak, no i dwójka Lublinian leży na to, że już służby medyczne tam w otoczeniu Pawła Miesiąca, biegną też mechanicy z jego teamu. No, taka sytuacja mocno nieprzyjemna, bo dwóch zawodników drużyny gości zapoznało się z nawierzchnią toru. Spójrzmy jeszcze raz, jak to wyglądało w trakcie trwania tego wyścigu. Błąd, ewidentny błąd Pawła Miesiąca, uderza w tylne koło Roberta Miśkowiaka. No i obaj zawodnicy lądują gdzieś tam w okolicach tej dmuchanej bandy. Oby nie było to przemienny w skutkach dla któregokolwiek zawodników cały czas, ależ musi nabiegać dzisiaj sędzia Artur Kuśmierz z tej wieżyczki, ze swojego stanowiska umiejscowionego na, tak by powiedzieć, pierwszym piętrze. Musi cały czas schodzić piętro niżej, no i patrzeć, co tam te kamery zarejestrowały, jaką decyzję podjąć w konkretnej sytuacji. Wydaje się, że decyzja może być tylko i wyłącznie jedna. Paweł Miesiąc, wykluczony z powtórki tego wyścigu, dopuścił się szkolnego błędu, naraził na szwank swoje zdrowie, zdrowie swojego kolegi, dopuścił się również niebezpiecznej sytuacji na torze. Takie sprawy, takie sytuacje nie mogą mieć miejsca, kiedy walczy się o najwyższą klasę rozgrywkową. Błąd wcześniej Daniela Ireniewskiego na trasie nie doprowadził do upadku, a Paweł Miesiąc doprowadza do upadku, więc tutaj popełniają błąd za błędem lublinianie. Troszeczkę na własne życzenie stracili teraz szansę na dowiezienie chociażby remisu, chociaż patrząc na to, jak Robert Miśkowiak próbował tutaj, czyhał na błąd Bjarne Pedersena, można było poprosić się nawet o zwycięstwo biegowe. Niemniej nie nam gdybać o tym, co by było,
Ważne jest to, co aktualnie dzieje się na torze. Już ten zegar sygnalizujący, odmierzający czas 120 sekund dla zawodników rywalizujących w poszczególnym wyścigu nieubłaganie sygnalizuje, że za chwileczkę emocje powtórzonego wyścigu ósmego się rozpoczną. Bjarne Pedersen, Maciej Pfeiffer i Robert Miśkowiak. Tak wygląda stawka powtórzonego wyścigu ósmego. Paweł Miesiąc wykluczony decyzją Artura Kuśmierza za spowodowanie tej sytuacji, którą Państwo przed momentem widzieli. Wystartowali teraz dużo lepiej Maciej Pfeiffer, ależ teraz pognali do przodu gnieźnianie. Bjarne Pedersen, czy obejrzy się na juniora? No, chciał gdzieś tam doholować młodzieżowca Macieja Pfeiffera. Bjarne Pedersen patrzył kątem oka, odwrócił się w lewo, do tyłu, szukał partnera, ale jednak widzi, że Robert Miśkowiak już wyprzedził jego partnera, no i teraz zabiera się, dobiera się do skóry Bjarne Pedersenowi. Popularny Misiek, czy jest tutaj szansa dla niego? Jest tutaj szansa dla Lubelskiego Węgla na coś więcej niż porażkę chyba do czterech. Czy jest tutaj szansa na to, aby dowieść zwycięstwo biegowe przez Miśkowiaka, zyskać zwycięstwo biegowe przez Miśkowiaka i zwycięstwo zarazem doprowadzające do remisu w tym wyścigu? To jedyna możliwa, najkorzystniejsza sytuacja dla Lublina. Jak na razie na to się zupełnie nie zanosi, bo Bjarne Pedersen dzisiaj bezbłędny na torze w Gnieźnie. Zanim Robert Miśkowiak, sytuacja już wyjaśniona. Rozciągnęła się nam ta stawka. Duże, spore odległości pomiędzy poszczególnymi zawodnikami. Witany na mecie oklaskami przez swoich kibiców Bjarne Pedersen. On dzisiaj jest bezbłędny, naprawdę mocny punkt swojego zespołu. Bjarne Pedersen, 3 starty, 9 punktów teraz na koncie Duńczyka. Jeden punkt na koncie Macieja Pfeiffera. To znak do tego, że Gnieźnianie wygrywają odsłonę ósmą dzisiejszego pojedynku w stosunku 4-2. Pedersen, Miśkowiak, Pfeiffer wykluczony, Paweł Miesiąc. No i wzrasta przewaga Lubelskiego, ta strata Lubelskiego Węgla do gospodarzy już wynosi aktualnie 8 punktów. Stan rywalizacji Lech ma start, Lubelski Węgiel 28-20. I Robert Miśkowiak pewnie gdzieś tam w myśli mówi sobie do kolegi: Paweł, coś ty najlepszego narobił. Maciej Pfeiffer był tutaj spokojnie do objechania, mogliśmy mieć remis. No i mając stratę 6 punktów, próbować do jakichś taktycznych rozwiązań, które by zaskutkowały pozytywnie w kolejnych gonitwach. A tak tracimy, chociaż mogło być jeszcze gorzej, bo jak widzimy na powtórce, Maciej Pfeiffer był przed Robertem Miśkowiakiem, który miał nie najlepszy moment startowy. Później już było bardzo trudno gonić Bjarne Pedersena, który dzisiaj naprawdę, tak jak Łukasz wspominał, tak jak ja wspominałem wcześniej, jest nie do zatrzymania. To zawodnik, który dzisiaj rządzi i dzieli na gnieźnieńskim owalu. No i może się tylko czuć dumny, być zadowolony, ale bardzo zmęczony. Jak widzimy, głęboko oddycha Bjarne Pedersen, ale my nie zwalniamy tempa, bo tutaj coraz bliżej ostatecznych rozstrzygnięć, bo jest bieg dziewiąty w zanadrzu. Bieg dziewiąty, który za moment się rozpocznie z obsadą Jeleniński, Skórnicki, Baran i Lindbeck. Lindbeck i Skórnicki to para gospodarzy Daniel Jeleniewski i Karol Baran. Ten dobrze startujący Karol Baran i ten popełniający błędy na dystansie Daniel Jeleniewski. Czy ta mieszanka okaże się wybuchową dla zespołu Lubelskiego Węgla? Za moment to wszystko się nam okaże. Karol Baran od krawężnika, Adam Skórnicki na drugim polu startowym, Daniel Jeleniewski pole trzecie i Anton Lindbeck najbliżej bandy okrającej tor w Gnieźnie. Wiele niewiadomych, za chwilkę te odpowiedzi poznamy. To może być kluczowy wyścig, bo jest tutaj coraz mniej tych gonitw do końca, a Lublinianie, myśląc jeszcze o nawiązaniu walki, muszą tutaj naprawdę pokusić się o niespodziankę, chociażby w tym najbliższym wyścigu. Cała czwórka już gotowa. Karol Baran, Adam Skórnicki, Daniel Jeleniewski i Antonio Lindbeck. Równo, ale wydaje się najlepiej. Anton Lindbeck tam po zewnętrznej zamknie samą stawkę. Dokładnie tak się dzieje na dwóch kolejnych miejscach. Na razie Lublinianie. No i Adam Skórnicki musi teraz walczyć. Wchodzi tam pod łokieć zawodnika Lubelskiego Węgla. Na razie ta sztuka mu się nie udaje. No jadą remisowo jak na razie w tej dziewiątej gonitwie. Jest Baran i Jeleniewski za plecami Antonio Lindbecka. Skórnicki teraz zbliża się do Barana. Jest bardzo blisko tego, by go wyprzedzić. Próbuje teraz taki krzyżowy nożyc. Wypuścił się na zewnętrzną, zciął do krawężnika, no ale zrównał się. Czy to
pozwoli mu wyprzedzić Karola Barana. Na razie nie i cały czas remisowo rozciąga się już troszkę stawka. Prowadzi Antonio Lindbeck przed Danielem Ireniewskim, Karolem Baranem i Adamem Skórnickim. Nic się na razie nie zmienia, chociaż Skóra tutaj nie odpuści. On jest walczakiem na trasie. On nawet jak zaśpi start, potrafi zrobić cuda na dystansie, jeśli tylko ma odpowiednią dyspozycję dnia. Teraz Baran znowu błąd, ależ upadek Karola Barana. Czy poniesie się i wstanie o własnych siłach, by ten bieg nie był przerwany? On już powoli dobiega końca i może zostanie zaliczony właśnie w takiej klasyfikacji i w takim zestawieniu, jak dojadą do mety zawodnicy, bo to był ostatni łuk, ostatnie metry tego wyścigu kończącego się zwycięstwem Antonio Lindbecka. A Karol Baran, podobnie jak Paweł Miesiąc, Daniel Ireniewski, popełnia kolejny błąd na dystansie i zapoznaje się z nawierzchnią gnieźnieńskiego toru. Podjeżdża teraz rywal do Karola Barana, podjeżdża Adam Skórnicki, pytając się go, czy wszystko w porządku, bo to ja właśnie z tobą walczyłem, to ty sprezentowałeś mi tak naprawdę ten jeden punkt, bo bieg się kończył i byłoby ciężko mi cię wyprzedzić, no ale skoro tak pojechałeś, a nie inaczej, to chcę dowiedzieć się o stan twojego zdrowia. Na szczęście Karol Baran wydaje się bez obrażeń, wstał o własnych siłach z toru. Adam Skórnicki w prezencie otrzymał od niego to jedno oczko, no i 4-2 i znowu dość niespodziewanie są bardziej ucieszeni niż powinni być gospodarze. No i dokładają cegiełkę lublinianie do tego awansu chyba Lechmy Startu, czyniąc takie prezenty. Ta przewaga na początku wynosiła tylko 2 oczka, potem było tych oczek 6, no a teraz widzą Państwo 32-22. To znak, że już w zasadzie ustabilizowali sytuację podopieczni trenera Lecha Kędziory. Antonio Lindbeck wreszcie zadowolony ze swojej postawy, no nie rozpoczął tego pojedynku fortunnie Anton. Najpierw sytuacja, którą został wykluczony w jego pierwszym starcie, no ale teraz już spokojnie widzi, że drużynie idzie, że jemu też zaczęło się wieść. A myślę, że teraz powtórki zobrazują nam tą sytuację, w której, jak powiedział Maciek, sprezentował jedno oczko, a zarazem zwycięstwo biegowe Karol Baran. Takie prezenty czynią Paweł Miesiąc, Karol Baran, Daniel Jeleniewski wcześniej. No szkoda, patrząc z perspektywy kibica lubelskiego Węgla, że takie niewykorzystane szanse, takie błędy, gdzieś potem będzie ciężko na pewno odrobić teraz tą 10-punktową stratę do gospodarzy przez drużynę gości. Miejmy nadzieję, że nic się nie stało Karolowi Baranowi, że ten błąd, który popełnił, nic tutaj nie będzie skutkował, a cały czas widzę, jak żyje tym spotkaniem Magnus Cetelström. Na pewno chciałby dzisiaj założyć kevlar, założyć gogle, kask i siąść na motocykl i pomóc fetować też ten awans, do którego przecież też się przyczynił, bo notował dobre występy w tym sezonie. No gdzieś ta końcówka gdzieś zachwiała jego formę. Posiłkują się działacze z Gniezna osobą Alesza Drymla, ale Zorro jest. Zorro jest kapitanem, Zorro motywuje kolegów. Zorro chce też, żeby było to wsparcie z jego strony. On chce być zauważony, chce być zauważalny i jest. Podpowiada możliwie tylko jak może. Troszeczkę już spokojniejsze nastroje u sterników. Gospodarzy, tak jak powiedziałem, 10 punktów musi taki spokój wprowadzać, ale cały czas musi wymagać też koncentracji i ta koncentracja powinna pozostać już do ostatniego wyścigu dzisiejszego dnia. Koncentracja jest konieczna. Tej brakuje zawodnikom z Lublina. Ewidentnie bieg 10 za moment przed nami, a nawiązując jeszcze do swojego wątku wywołanego przez siebie Alesza Drymla, to ten czeski zaciąg jest dobrze wspominany właśnie w Gnieźnie. Przecież Antonin Kasper to ulubieniec gnieźnieńskich kibiców. Nawet transparenty widnieją z tym liderem sprzed lat Lechmy Startu Gniezno. A teraz Alesz Drymy w jego zastępstwie, a przed nami bieg 10. Mateusz Borowicz, Scott Nichols, Dawid Stachyra i Alesz Dryml. Wiele mówiliśmy o Aleszu Drymlu. Teraz akurat będziemy mogli podziwiać, jak będzie jeździł. Czy też podziwiać, czy też może nie do końca będziemy świadkami może jakichś tutaj przebudzeń ze strony Dawida Stachyry i Mateusza Borowicza, które pokrzyżują szyki Czechowi. On w kasku niebieskim na polu czwartym, obok niego Stachyra kask żółty, pole trzecie. Scott Nichols, pole drugie, kask czerwony, Mateusz Borowicz, najmłodszy w tej stawce, najmniej utytułowany na polu pierwszym, Dawid Stachyra, niczym jego ojciec Janusz, znakomicie ze startu i szuka dla siebie szansy ten młody Borowicz, najmniej utytułowany, najmniej objeżdżony, gdzieś tam wplątał się w to wszystko, ale już sytuację wyjaśniają ci rutyniarze w osobach Nicholsa i Drymla. Patrzy teraz Drymla w prawo, jedzie tam po zewnętrznej Scott Nichols, wiozą 3-3, no a Dawid Stachyra znakomicie wystartował i teraz już pewnie powiększa przewagę nad Nicholsem, ależ teraz odjeżdża na zewnętrzną Stachyra, chyba przypłaci to tak utratą pozycji, no i czy będzie taka riposta ze strony Dawidowa, jednak nie, Nichols wreszcie się przebudza, Nichols wreszcie jedzie tak,
jak chyba sam sobie założył przed startem tego meczu, ale kolejny błąd Stachyry, gdyby można dopisać do tych wszystkich błędów, które popełniają dzisiaj lublinianie na torze w Gnieźnie. Ależ chyba uspokojony, za spokojnie jechał Dawid Stachyra, myślał, że już to prowadzenie, to zwycięstwo ma niemal odhaczone, już ta trójka będzie dopisana do jego punktowego dorobku, no a jednak znakomity Nichols, widać, że dokonał korekt w sprzęcie i już powiększa przewagę, jest zdecydowanie lepiej dopasowany, wygrywa ze znaczną przewagą nad Dawidem Stachyrą, trzeci Aleś Dryml, to znak jeden, że kolejne dwa oczka na korzyść Gnieźniany zyskują Gnieźnianie, już ta przewaga zaczyna rosnąć z każdym wyścigiem, było 10 punktów, będzie punktów 12, a Scott Nichols wreszcie może być zadowolony, Nichols przed Stachyrą, Aleszem Drymlem, Mateuszem Borowiczem, 4-2 zwycięstwo biegowe, gospodarzy, szkoda, mogą powiedzieć sobie teraz ci kibice, którzy dzisiaj przyjechali do Gniezna z Lublina, z największego miasta na wschodzie Polski, żeby dopingować drużynę lubelskiego Węgla, no bo jak patrzą na te poczynania swoich pupili, na te błędy, które gdzieś po trasie czynią ich zawodnicy, na pewno te nastroje są gdzieś smutne, marsowe miny, kiedy się to wszystko ogląda, a zyskują z każdym wyścigiem coraz bliżej, już w zasadzie na odległość, nie wiem, kilku kroków od tej wymarzonej, od tej upragnionej Enea Ekstraligi są podopieczni Lecha Kędziory, no i zawodnicy prezesa Rusieckiego. Wydaje się, że gdyby chociaż połowę mniej błędów popełniali lublinianie, to ten wynik oscylowałby może nie w okolicach remisu, ale przewagi takiej na granicy możliwości prowadzenia rezerwy taktycznej. 4-6 punktów to była taka jeszcze różnica, taki dystans, który pozwalałby walczyć lublinianom do końca. Oczywiście nie odbieramy im tej ambicji, tej woli walki i chcemy, żeby walczyli do końca, no ale po nocach będzie śnił się i na pewno ten pierwszy łuk i wyjście z tego pierwszego łuku, gdzie niejednokrotnie popełniali ogrom błędów. Robert Miśkowiak, Daniel Jeleniewski, Dawid Stachyra, to najlepsi z zespołu lubelskiego Węgla KMZ Lublin. Długa ta nazwa. Walczą teraz dzięki sponsorom, dzięki ludziom, którzy ich wspierają, o awans do Enea Ekstraligi, a teraz Lech Master Gniezno i bardzo wyrównany skład, najlepiej Bjarne Pedersen, a za nim Drym, Nikos Kuliński, Lindbeck po 5 punktów. Bardzo ładnie, bardzo wyrównanie, bo w drużynie właśnie i w kolektywie jest tutaj recepta na sukces. A my przenosimy się do Parku Maszyn, tam Tomek Krochmal. Kolejny meldunek z parkingu, tym razem gospodarz, przedstawiciel gospodarzy Lechmy Startu Gniezno, Maciej Pfeiffer. Maciek, początek bardzo, bardzo wyrównany. Teraz już delikatnie odskoczyliście, ale to nie oznacza, że na pewno gdzieś tam dekoncentracja w waszych głowach, cały czas skupienie. Pewnie. Mecz kończymy dopiero po 15 biegu i musimy go wygrać. Innej opcji nie ma. Dobrze, że odskoczyliśmy. No, na początku mieliśmy jakby małe problemy, ale już wychodzimy na prostą, więc jest światełko. Wielu zawodników mówi, że tak naprawdę skupia się tylko na jeździe i tej otoczki całej nie widać, jak się jedzie, czy gdzieś tam w trakcie zawodów, ale ja nie wierzę, żeby taki doping, jaki jest dzisiaj, nie docierał do was, do zawodników. To znaczy może, bo tego się może nie słyszy, ale kątem oka gdzieś widać tą publiczność, jak ona podskakuje, nie wiem, szalikami wymachuje. Na pewno słyszymy tą publiczność, jak dojeżdżamy do startu, by wystartować. I jeszcze pytanie na sam koniec, bo tak jak mówiłeś, wyścig, dopiero mecz cały kończy się po 15 wyścigach. Gdzieś tam w waszych głowach już jest ta Ekstraliga, czy cały czas jednak? To znaczy skupiamy się, robimy kroki ku Ekstralidze, no i powiem tak, wygramy mecz, dopiero będziemy mieli Ekstraligę. Tyle Maciej Pfeiffer, a my wracamy do komentatorów. Dziękuję za ten meldunek z parkingu. Tomek Krochmal w takiej spokojnej rozmowie z Maciejem Pfeifferem. Można wyczytać już z twarzy juniora Lechmy Startu, że zaczyna już się spokojnie to wszystko zmierzać ku końcowi, można powiedzieć, ku temu ostatecznemu rozstrzygnięciu, tak szczęśliwemu dla tych wszystkich kibiców, dla tych wszystkich, którzy wyczekują tej Enea Ekstraligi, dla sponsorów, dla działaczy, dla zawodników. No i przede wszystkim dla kibiców, bo że robi się dla kibiców, głównie z myślą o kibicach, ale zanim to wszystko stanie się faktem, zanim to wszystko formalnie zostanie przypieczętowane takim pocztowym stemplem, trzeba jeszcze te wyścigi do końca tego spotkania objechać. Wkracza mecz w decydującą fazę, przed nami wyścig 11, Adam Skórnicki, Paweł Miesiąc, Bjarne Pedersen i Daniel Jeleniewski. Za chwileczkę to się rozpocznie. Czy Jeleniewski już dokonał rachunku sumienia i pojedzie lepiej?
Czy dopiszą do swojej listy grzechów kolejne Jelenieński z miesiącem? Chyba tak, bo prowadzi Bjarne Pedersen przed Adamem Skórnickim, bo kask czerwony i kask niebieski na czele jadą za nimi miesiąc i Daniel Jeleniewski, ale na razie nic się nie zmienia, chociaż tam po zewnętrznej próbują i przy wewnętrznej zawodnicy Lubelskiego Węgla atakować Adama Skórnickiego, a na czele ten najlepszy, najlepszy z najlepszych, bezbłędny, nie popełniający błędów dzisiaj na torze w Gnieźnie, Bjarne Pedersen. No, gdyby tak zawsze prezentował się w swojej karierze, w historii swoich startów indywidualnych i drużynowych, to Bjarne Pedersen pukałby na pewno do tych bram najlepszych żużlowców, najlepszej stawki świata i walczyłby o najwyższe cele. Ale tym celem dzisiejszym do osiągnięcia i do spełnienia zadaniem jest awans do Enea Ekstraligi. I jak na razie Bjarne Pedersen wypełnia to zadanie ze swojej roli, wychodzi naprawdę znakomicie. Pedersen przed Skórnickim, tam zmieniają się co chwilkę, to na trzecim miejscu miesiąc, to na trzecim miejscu Jeleniewski, ale nic to nie zmienia, bo tak naprawdę przekazają tylko sobie zawodnicy Lubelskiego Węgla, a wiwatuje publiczność gnieźnieńska, bo ma ku temu powody. Bjarne Pedersen, Adam Skórnicki, 5 punktów dla Lechmy startu Gniezno, no i kolejna trójka dla Duńczyka Bjarne Pedersena, lidera dzisiejszego spotkania, jeśli chodzi o zestawienie obu ekip. Man of the match jak na razie, chyba będzie tak samo zawodnikiem meczu na koniec tych dzisiejszych zmagań, ale nie uprzedzajmy faktów. Fakty są na ten stan meczu takie, że po 11 wyścigach kolejną czwórkę, czyli czwórkę do tego dystansu dzielącego Lechmę Start Gniezno od Lubelskiego Węgla KMŻ Lublin dodają zawodnicy gospodarze i ta przewaga rośnie w zastraszającym dla Lublinian tempie. Za chwileczkę będziemy chyba mówić o walce o honor przez Lubelski Węgiel, bo już o walce o Ekstraligę w zasadzie możemy przestać mówić. Przecież Gnieźnianom przed tym meczem wystarczał remis 45-45, wtedy również mogliby cieszyć się z awansu. Teraz w zasadzie już patrząc na to, ile zostało wyścigów do końca, taki remis mają w kieszeni. Można już fetować, można już gratulować Lechmie Startowi Gniezno awansu do Enea Ekstraligi, no i życzyć powodzenia, bo tam na pewno ta poprzeczka będzie zawieszona niezwykle wysoko. Wymagające firmy przyjadą na Wrzesińską, już cieszą się też pewnie włodarze miasta. Będą musieli tutaj poczynić spore nakłady na to, aby infrastrukturalnie zespół dorósł do bram Ekstraligi. Na pewno sportowo drużyna zasłużyła sobie na ten awans. Jest kilku zawodników, którzy pewnie będą chcieli pozostać w Gnieźnie, ale to są już tematy na, powiedziałbym, długie zimowe wieczory, kiedy będą gdzieś tam w kalendarzach prezesów Startu Gniezno rodzić się koncepcje budowania drużyny na walkę o Ekstraligę. Też nie wiadomo, jakie cele będą przyświecać tej drużynie. To wszystko dopiero późną jesienią i w okresie zimy będzie miało miejsce. Cały czas jednak trwają emocje, cały czas kibice mogą emocjonować się walką na torze. Myślę, że tej walki jeszcze tutaj troszeczkę będzie. Jeszcze Lublinianie będą chcieli pokazać troszeczkę Speedwaya, że nie bez kozery znaleźli się na tym drugim miejscu, że nie bez przypadku stworzyli sobie szansę na to, aby w ogóle rywalizować o Enea Ekstraligę. Przed nami wyścig 12. Pod taśmą już Mateusz Łukaszewski, Oskar Pfeiffer, Robert Miśkowiak i Scott Nichols. Czy Nichols pojedzie tak jak w swoim poprzednim wyścigu, kiedy to pokonał Dawida Stachyrę? Czy może Mateusz Łukaszewski i Oskar Pfeiffer gdzieś tutaj uraczą nas swoją walką? Bjarne Pedersen pokazuje, tak jest, awans do Ekstraklasy. Nie pierwszy raz taki awans mam na swoim koncie, mógłby powiedzieć Duńczyk. Przecież pomagał wielu drużynom, chociażby Wybrzeżu Gdańsk, chociażby drużynie z Tarnowa w awansie do tej najwyższej klasy rozgrywkowej. On wie, czym to smakuje, ale teraz zapewne cieszy się, że akurat dla klubu z Gniezna mógł też przyczynić się do tego, co stało się faktem. Znowuż problemy na starcie, znowuż ten start jest nierówny, no ma trochę pracy dzisiaj Artur Kuśmierz z Częstochowy, gdzieś niefrasobliwość, mocne zaangażowanie zawodników w to, aby tutaj oszukać na starcie, oszukać samego siebie niemalże, tak można by powiedzieć, bo przecież gdy dotknie się taśmy, jest się automatycznie wykluczonym. No i tutaj ten Scott Nichols, ależ on tak bardzo chce wygrywać, że podejmuje to ryzyko, obstawia niemalże jakby grał w ruletkę tutaj Scotty pod na tym czwartym polu. Myślał, że może nie widzi tego Artur Kuśmierz, że gdzieś to czwarte pole zamaskowane, gdzieś zasłonięte takim pancerzem Anglik Scott Nichols, no ale to wszystko wychwycił arbiter z Częstochowy. Wyścig 12 powtórzony. Już cała czwórka ponownie melduje się pod taśmą maszyny startowej. Łukaszewski, Oskar Pfeiffer, Robert Miśkowiak i Scott Nichols. Nichols motocykl oparty na haku, podobnie jak Roberta Miśkowiaka. Teraz Miśek już podjeżdża pod taśmę maszyny startowej. Nichols też w zasadzie gotowy do tego, aby rozpocząć rywalizację w tym powtórzonym wyścigu 12. Łukaszewski, Oskar Pfeiffer, Robert Miśkowiak i Scott Nichols, wyścig 12.
wszystko nabiera właściwego dla siebie wyrazu Robert Miśkowiak czy Scott Nichols, a może Mateusz Łukaszewski, który też bardzo ładnie wystartował, młodzieżowiec lubelskiego Węgla, jak na razie jedzie trzeci, no to jest sygnał na to, że przy prowadzeniu partnera Roberta Miśkowiaka to lubelski Węgiel prowadzi w tym wyścigu 4-2, ale Nichols, on tutaj nie odpuści, on już szaleje, rozpoczął naprawdę walkę, już wchodzi pod Roberta Miśkowiaka, teraz wynosi się na zewnętrzną, kontruje Misiek, ależ walka, chyba najładniejszy wyścig jak dotychczas walczących o prowadzenie w tym wyścigu Nicholsa i Miśkowiaka. Miśkowiak szuka dla siebie miejsca po wewnętrznej, czyha teraz na błąd Nicholsa, ale musi Nichols cały czas uważać, musi też uważać Robert Miśkowiak, żeby tego gdzieś nie przypłacić jakimś upadkiem. Ten tor już teraz diametralnie się zmienił, trzeba być mocno skoncentrowanym. Miśkowiak szuka szansy, zewnętrzna, wewnętrzna, dwoi się i troi Robert Miśkowiak, mimo tego, że drużyna przegrywa, jest w trudnym momencie w tym meczu. Misiek chce tutaj jeszcze zawalczyć, chce pokazać, że na pewno nie złożyli broni jeszcze podopieczni trenera Mariana Wardzały. Scott Nichols nic sobie z tego nie robi, jedzie spokojnie, jedzie pewnie i zapewne tak jest, dowiezie 3 punkty dla Lechmy startu. Zwycięstwo Scotta Nicholsa, drugi na mecie Robert Miśkowiak, trzeci jednak rzutem na taśmę, drugi z Lublinian Mateusz Łukaszewski, czwarty bez punktu Oskar Pfeiffer, ale 3-3 to i tak z kolejny krok, już teraz niemalże milowy, to jest właściwie wskok na Ekstraligi. Chyba polały się łzy, chyba polały się za chwileczkę szampan, ale to po zakończeniu ostatniego wyścigu, tylko klasyfikacja. Rezultat wyścigu 12. Nichols, Miśkowiak, Łukaszewski, Oskar Pfeiffer 3-3, 44-28. My, myślę, że ja, Maciek, gratulujemy drużynie Lechmy Startu, zapracowali na to wszyscy przez cały sezon, ciężki sezon. Gratulujemy awansu do Enea Ekstraligi i życzymy chyba powodzenia w tych rozgrywkach, bo na pewno będzie potrzebne szczęście, powodzenie na torach już ekstraligowych, zarówno u siebie, jak i na wyjeździe. Tutaj jest rzeczywiście zupełnie inne ściganie. W każdym bądź razie tym będą martwić się sternicy z Gniezna dopiero później. Na razie jest chwila radości, jest chwila euforii i chwila zapewne podziękowań dla wszystkich tych, którzy dołożyli cegiełkę do tego sukcesu o nazwie awans do Enea Ekstraligi. Teraz znowu wszyscy mogą sobie przypomnieć te nazwiska. Antonin Kasper, Jacek Gumulski, bracia Pfeifferowie, bo znowu Gniezno wraca na salony, Gniezno wraca do Enea Ekstraligi i naprawdę łza kręci się wokół, bo widać, jak ci ludzie są spragnieni tego sportu, jak w Wielkopolsce poza piłką, poza kolejorzem, czyli poza Lechem Poznań, potrzebne jest jeszcze coś na najwyższym poziomie, chociażby w Enea Ekstraligi i właśnie Gniezno spełniło to zadanie dzisiaj, awansowało do najwyższej klasy rozgrywkowej na przyszły sezon. No i zobaczymy, jak będzie ten zespół wyglądał. W dorobku jeden brązowy medal drużynowych mistrzostw Polski w historii tego klubu, a więc emocje są wielkie, a apetyty jeszcze większe. No i potem awansie na pewno takie właśnie będą. Zobaczymy, jak będą rysowały się te plany. Na razie na planie jest szczęście, jest wiwat, jest to wszystko, co nazywa się sportową, pozytywną emocją, no i naprawdę radością. Radością, którą bez cienia udawania pokazuje nam i sternicy, i zawodnicy, i kibice Lechmy Startu Gniezno. Tak, rozentuzjazmowany prezes Lechmy Startu, prezes Rusiecki. Gratulujemy panie prezesie, można powiedzieć. Prezes może powiedzieć śmiało, melduje wykonanie zadania. Tak z polityki adaptując te słowa tym wszystkim kibicom, tym ludziom, którzy dzisiaj w liczbie 12 tysięcy stawili się na stadionie, na trybunach stadionu przy ulicy Wrzesińskiej. Ale jeszcze te zawody trwają, jeszcze musimy poznać przecież ostateczny wynik rywalizacji Lechmy Start Gniezno, lubelski Węgiel KMŻ. Wyścig 13 już przed nami, za chwileczkę to wszystko wystartuje, za chwileczkę też wyścigi nominowane i poznamy ostateczny wynik dzisiejszych zmagań, który przejdzie do annałów sportu, annałów historii rywalizacji Gnieźnian z Lublinianami. Mniej niż już 40 sekund do startu wyścigu 13. Duet gości Dawid Stachyra, Karol Baran, no i duet gospodarzy Aleś Dryml i Antonio Lindbeck. Lindbeck na polu trzecim w kasku czerwonym, Dryml na polu pierwszym w kasku niebieskim, no i Lublinianie, kask biały Karol Baran i kask żółty najbliżej bandy Dawid Stachyra. Dryml, Baran, Lindbeck, Stachyra, tutaj jeszcze mamy trochę do objeżdżenia.
jeszcze się nie skończył ten sezon dla Lechmy Startu Gniezno, nie skończył się również dla Lubelskiego Węgla i wystartowali bardzo równo cała czwórka, ależ równiuteńko można by powiedzieć, jak od linijki, ale już tam Ależ Drym wydaje się będzie prowadził, ale objeżdża jego zarówno Karol Baran, czy również Nawid Stachera, ale jak na razie to Baran jest przed Ależem Drymlem. Stachera jedzie nad miejscem trzecim, na 4-2 prowadzą zawodnicy Lubelskiego Węgla, bo na końcu stawki jedzie aktualnie Antonio Lindbeck, a więc ten faworyt zawodzi, ale trudno to powiedzieć o zawodzie, kiedy wszyscy mają naprawdę uśmiech na twarzy i tutaj miały dużo do roboty firmy reklamujące, pasy do zębów, bo uśmiech szczery od ucha do ucha wszystkich tutaj zgromadzonych na stadionie i przed telewizorami, myślę, kibicujących Lechmie Startowi Gniezno. A wracając na tego, co się dzieje na torze, prowadzi Karol Baran przed Aleszem Drymlem, Dawidem Stacherą i Antonio Lindbeckiem, który teraz jednak nie jest zadowolony z tego, że jedzie na końcu stawki i chciałby ten stan rzeczy zmienić. Jeszcze ma okazję, ostatni łuk, Antonio Lindbeck czy Dawid Stachera? Lindbeck czy Stachera? Będą decydowały centymetry i o te centymetry lepszy Dawid Stachera. Zwycięstwo Karola Barana przed Aleszem Drymlem, Dawidem Stacherą i Antonio Lindbeckiem. Lindbeck jakby chciał jeszcze tutaj dodać trochę do tego ogniska palącego się, od tych emocji sportowych, do tego szczęścia gnieźnieńskiego i jeszcze pokazać, że nawet kiedy nie za bardzo mi to wyszło, kiedy może ambicje nie są już takie, jak były przed tym 13 wyścigiem, kiedy już wszystko jest ustalone, chcę jeszcze walczyć o ten jeden punkt, jak na razie jednak ta walka na korzyść Lubelskiego Węgla, a konkretnie Dawida Stachery 4-2 zwycięstwo gości, 46-32 zwycięstwo i prowadzenie gospodarzy Lechmy Startu Gniezno. Jeszcze rzut oka na klasyfikację punktową. Robert Miśkowiak najlepszy z Danielem Jeleniewskim w zespole gości. Wśród gospodarzy bardzo wyrównany skład, ale na pierwszy rzut oka widać od razu, kto jest najlepszy, bo jak się ma same trójki, nie może być naszej. Bjarne Pedersen, 12 punktów w 4 startach. Również nieźle Adam Skuliński, Antonio Lindbeck. Po krótkiej przerwie wracamy ponownie do Gniezna. Przed rozpoczęciem dzisiejszego spotkania mówiłem o napisaniu nowego rozdziału w historii gnieźnieńskiego Speedwaya i tak się właśnie dzieje. Z dniem dzisiejszym została otwarta, napisane nowe słowa i to już w Ekstralidze. Prezes gnieźnieńskiego klubu Arkadiusz Usiecki, witamy w Ekstralidze. Witamy. I jak nastroje? Oczywiście ciśnienie na pewno, to wszystko dopiero zejdzie, ale tak na gorąco, wiele nieprzespanych nocy. Tak, ale to zawsze jest tak przed meczem, natomiast no dzisiaj trzeba spojrzeć nie tylko na te ostatnie kilka nocy, nie tylko na te ostatnie kilka spotkań, ale też na te ostatnie kilka lat, bo to przecież praca wielu, wielu lat i wielu, wielu ludzi, byłych trenerów, byłych zawodników, kibiców, którzy tu dzisiaj są, a może tych, których tutaj nie ma, to jest praca wieloletnia, także o tych nieprzespanych nocach z minionego tygodnia szybko zapomnimy, ale najważniejsze, że ci wszyscy ludzie, którzy tyle lat na to pracowali, dzisiaj mają zapłatę. No właśnie, bo Ekstraliga dla Gniezna była bardzo, bardzo dawno temu. Potem praktycznie można powiedzieć, ten klub w pewnym momencie już był na kolanach. Wszystko od podstaw, a dzisiaj mamy klub, który wywalczył nie dość, że Ekstraligę. Infrastruktura, mamy nadzieję, w końcu też będzie szła ku lepszemu. Marketingowo jest bardzo dobrze, także wielki, wielki ukłon w waszą stronę, bo pokazujecie dzięki temu, że można. To bardzo mi miło. Ja nie ukrywam, że ja bałem się powtórki z rozrywki. Bałem się scenariusza, jaki przytrafił się kolegom z Ostrowa. Oni też pukali wiele lat do Ekstraligi. Mieli fantastyczne składy. Mnóstwo pieniędzy w budżecie, fantastycznych sponsorów i kibiców. I dzisiaj już nie ma tego klubu. I gdzieś tam, kiedy budziliśmy się z koszmarami, to mi się tamten scenariusz przypominał. A jak jeszcze sobie uświadomiłem, że dzisiaj to jest 13. impreza w tym roku nasza, to mówię, nie, no trzeba to odczarować i no i udało się. Mam kapitalny zespół ludzi, fantastycznych zawodników, że no nie mogliśmy tego spieprzyć i no i udało się. Jutro już pewnie zaczynacie powoli pracę nad nowym sezonem, bo może nie powiem, że łatwo jest wywalczyć awans, ale łatwiej jest wywalczyć awans niż się utrzymać. Więc mozolna praca przed wami, bo najważniejsze to, żeby tą Ekstraligę teraz utrzymać na kilkanaście lat przynajmniej, tak jak tyle, ile pukaliście do tej Ekstraligi, to tyle w niej zostać. No, spełniło się nasze bardzo wielkie marzenie, teraz już pora na kolejne. A te kolejne to pewnie będzie to, aby w tej Ekstralidze zagościć na dłużej, a nie tylko na jeden czy dwa sezony. Więc no dzisiaj te marzenia popłyną. Chcemy wrócić na te salony na dłużej, nie tylko na rok,
bo kibice na to zasługują, sponsorzy na to zasługują. No i też ta młodzież, która się szkoli w Gnieźnie, która musi się rozwijać. Do tej pory było tak, że oni jak osiągnęli pewien poziom, uciekali do innych klubów. Teraz już nie muszą, bo mogą jeździć wśród najlepszych właśnie w Gnieźnie. Lech ma start Gniezno, Ekstraliga 2013, prezes klubu Arkadiusz Rusiecki. Dziękujemy. Jeszcze raz gratulujemy prezesowi Arkadiuszowi Rusieckiemu. Rzeczywiście wielka historia dzieje się na naszych oczach, tak naprawdę można powiedzieć, jeśli chodzi o awans Lech startu Gniezno, bo to jest historyczna chwila. Nim rozpocznie się taka pełnoprawna feta na stadionie w Gnieźnie, przenieśmy się jeszcze do Parku Maszyn, by poznać obsadę biegów nominowanych. Jeszcze raz jesteśmy w Parku Maszyn i teraz podamy obsadę biegów nominowanych. Zaczynamy od różnych gości KMŻ Lubelski Węgiel. Bieg 14 i 15, prosimy o obsadę. W biegu 14 w żółtym kasku Stachera, w białym Karol Baran. W biegu 15 Miszkowiak w żółtym kasku i w niebieskim, przepraszam, w białym Jeleniewski. Dziękujemy. I jeszcze obsada, oczywiście gospodarzy, trener gospodarzy, raz jeszcze Lech Kędziora. Maciek Pfeiffer z czerwonym, w niebieskim Oskar Pfeiffer. I w biegu 15 Adam Skórnicki i Bjarne Petersen w niebieskim. Znamy więc już obsadę biegów nominowanych. Dwa ostatnie wyścigi, Ekstraliga w Gnieźnie, wielka feta, ale to jeszcze nie koniec ścigania na naszej antenie. Biegi nominowane przed nami, orła cień z głośników popłynął, bo orły nie są dzisiaj cieniami samych siebie, wręcz przeciwnie, awansowali, spełnili swoje zadanie, ale do tego, żeby jeszcze w annałach i w archiwach odnotować wysokość tego zwycięstwa, bo ono już stało się faktem, potrzebne jest rozegranie dwóch ostatnich wyścigów. Zmiana chyba, gniazdo zostanie przeniesione z pierwszej ligi do Ekstraligi, przynajmniej na rok, a może, jak pewnie liczą sternicy i szczególnie kibice Lechmy startu na kilka najbliższych sezonów. Ponad pół minuty do startu wyścigu 14. Karol Baran, Dawid Stachyra to oczywiście lublinianie, a duet juniorski po stronie gospodarzy Maciej Pfeiffer i Oskar Pfeiffer. No faworytami w obliczu tego są oczywiście lublinianie, bardziej utytułowani, objeżdżeni w osobach Stachyry i Barana. Jak to będzie wyglądało w przysłowiowym praniu, za chwileczkę się, drodzy Państwo, przekonamy. Dawid Stachyra, Karol Baran. Zawodnicy lubelskiego węgla KMŻ, tu w zasadzie już tylko pyrrusowe zwycięstwa mogą wchodzić w grę ze strony gospodarzy, bo nikt nie wytrze Lechmie startowi zwycięstwa meczowego i tego awansu upragnionego do Ekstraligi. No i tak jak przypuszczałem, dużo lepiej, dużo pewniej, dużo bardziej objeżdżeni zawodnicy w przodzie. Chyba Karol Baran, który mógłby dzisiaj zostać okrzyknięty takim mianem jak człowiek zagadka. Bardzo nieprzewidywalny jest dzisiaj Karol Baran. Na początku tak ze zmiennym szczęściem się prezentował, ale ta końcówka zawodów już zdecydowanie na korzyść zawodnika z Lublina. No i Dawid Stachyra, który też tak teraz już jedzie pewnie, asekuruje swojego partnera, ale nie ma specjalnie przed kim asekurować, bo z tyłu za plecami dwójki lublinian, młodzieżowcy z Gniezna w osobach braci Pfeifferów, konkretnie Maciej na miejscu trzecim, Oskar na miejscu czwartym. Tutaj nic w zasadzie się nie zmieni, już też zeszło ciśnienie z tych młodych zawodników, nie ma specjalnie co szarżować, można to jeszcze okupić jakąś kontuzją, gdzieś zakończyć ten sezon niefortunnie, więc po co narażać swoje zdrowie, skoro i tak dzisiaj gnieźnianie stanęli na wysokości zadania, wykonali swoją robotę, wykonali to, czego oczekiwali od nich kibice, którzy dzisiaj przyszli w tak licznej rzeszy na stadion w Gnieźnie dopingować swoich pupili. Karol Baran żegna się z gnieźnieńską publicznością, żegna się też z kibicami z Lublina. Zwycięża w wyścigu 14, za jego plecami Dawid Stachyra. To znak, że tą gonitwę wygrywają lublinianie. Po dopierwszy trenera Walcały 1-5, trzeci na mecie Maciej Pfeiffer, czwarty Oskar Pfeiffer. No i drodzy Państwo, odrabiają 4 punkty do gospodarzy, goście z Lublina, ale i tak stan rywalizacji 47-37. Przed nami tylko ostatni wyścig, który w zasadzie da nam odpowiedź na jedno pytanie. Jakim wynikiem zakończy się to spotkanie? Bo zwycięzcę znamy już od kilku wyścigów i zespół, który awansował do ENA Ekstraligi, również poznaliśmy. To tylko gwoli punktowego zobrazowania sytuacji, która właśnie ma miejsce przed startem wyścigu 15. 47-37 na korzyść gospodarzy w potyczce z lubelskim węglem KMŻ. Mówiliśmy o tym, że trwa walka o honor i ten honor chyba dzięki temu zwycięstwu osiągnęli i
wygrali go zawodnicy lubelskiego Węgla, bo honorowo jeżdżą, naprawdę walczą o to, żeby zaprezentować się tutaj na tle ekstraligowej drużyny, drodzy Państwo, bo taką od kilku biegów jest już Lech Master Gniezno w dobry sposób, no i w dobry sposób się pokazali, jak chociażby przed momentem Karol Balan i Dawid Stachyra, więc naprawdę można cieszyć się z tego, że mają taką ambicję, nie odpuszczają i że chcą pokazać się tutaj z dobrej strony, tak jak przed momentem. Czy tak będzie podobnie i podobnie w biegu 15, kończące te dzisiejsze zmagania? Za moment odpowiedź na to ostatnie już dzisiejsze pytanie, a później pytania będą się pojawiały tylko i wyłącznie, jeśli chodzi o perspektywę jazdy ekstraligowej Lechmy Startu Gniezno i kolejnych lat walki o powrót lubelskiego Węgla w szeregi ekstraligi w przyszłych sezonach. Oglądany, pokazywany teraz przez realizatora Karol Baran. Dzisiaj występ, myślę, dość przyzwoity, z takimi zawirowaniami. 8 punktów jak na wyjazd, jak na takiego rywala ekstraligowego, można już powiedzieć rywala. Myślę, dorobek całkiem przyzwoity. Mogło być tych punktów więcej, no gdyby nie błędy w którymś tam z wyścigów, kiedy Karol Baran, jadąc na trzecim miejscu, no niefortunnie zahaczył o bandę i przypłacił to upadkiem. Został wykluczony jako sprawca przerwania biegu. A przed nami ostatni wyścig tego sezonu w Gnieźnie. Żegnają się żużlowcy Lechmy Startu z pierwszą ligą, no i żegnają się też z kibicami. Teraz będą czas na rozstrzygnięcia, na nowe zawirowania wokół klubu, transferowe ruchy ze strony działaczy, ale jeszcze przed nami 4 okrążenia emocji, miejmy nadzieję, w wyścigu 15. Doborowa stawka, Adam Skórnicki, Robert Miśkowiak, Bjarne Pedersen i Daniel Jeleniewski, więc najlepsi zawodnicy dzisiejszych zmagań, dzisiejszego meczu pomiędzy Lechmą Startem Gniezno i lubelskim Węglem. KMZ Lublin, Skórnicki od krawężnika, obok niego Miśkowiak na drugim polu, Bjarne Pedersen to pole trzecie i najbliżej bandy Daniel Jeleniewski, ten, który dzisiaj podobnie jest panem zagadką jak Karol Baran, prezentuje się w różny, przynajmniej sposób, z bardzo dobrej strony, no i w sposób również zaskakujący i minus kibiców lubelskiego Węgla. Będzie okazja do rehabilitacji i do dobrego pokazania się na koniec tego dzisiejszego spotkania. Adam Skórnicki, Robert Miśkowiak, Bjarne Pedersen i Daniel Jeleniewski. Znowu dobrze gospodarze i znowu najlepiej Bjarne Pedersen. To on przewodzi stawce ponownie. Drugi Robert Miśkowiak, trzeci Adam Skórnicki. Na końcu stawki Daniel Jeleniewski. Na 4-2 dla gospodarzy jadą żużlowcy w tym ostatnim kończącym dzisiejszy mecz wyścigu. Próbuje jeszcze Adam Skórnicki zaatakować Roberta Miśkowiaka. Na razie jednak to Miśkowiak jest górą, jest na drugim miejscu. Musi również Skórnicki uważać, żeby nie stać się tej trzeciej pozycji na rzecz Daniela Jeleniewskiego. Miśkowiak ma chrapkę, jak dzisiaj kilka razy już bywało na trasie, na to, żeby zaatakować pierwsze miejsce i żeby efektywnie przejść się na czoło stawki. Na razie ta sztuka mu się dzisiaj rzadko udawała. Tym bardziej, jeśli jest przed nim Bjarne Pedersen, najlepszy zawodnik dzisiejszego spotkania. Duńczyk przewodzi stawce w tym ostatnim wyścigu. Adam Skórnicki zbliża się do Roberta Miśkowiaka. Jadą w bardzo bliskim kontakcie. Rozpoczynają ostatnie okrążenie żużla Anno Domini 2012 tego sezonu ligowego w Gnieźnie. Cały czas Bjarne Pedersen prowadzi. Wchodzi już w ostatni łuk, za nim blisko Robert Miśkowiak, ale tutaj już nic nie powinno zmienić. Na trzecim miejscu Adam Skórnicki i na końcu z zerowym dorobkiem punktowym Daniel Jeleniewski. Koniec tego spotkania, koniec 15 wyścigu, kończy się on zwycięstwem Bjarne Pedersena, zawodnika z kończącego te zmagania, z kompletem, klasycznym kompletem punktów. 5 trójek, wszystkie zwycięstwa i nad swoimi kolegami z drużyny, i nad rywalami, a więc Bjarne Pedersen najlepszy, 4-2, ostatecznie 51-39, 12 punktami Lechma Start Gniezno pokonuje dzisiaj lubelski Węgiel KMŻ Lublin w meczu o awans do Enea Ekstraligi. Jeszcze tylko to, co powiedziałeś, Maćku, na grafice przed nami i ten ostateczny rezultat dzisiejszego pojedynku 51-39, 12-punktowe zwycięstwo podopiecznych trenera Lecha Kędziory, ale nie to jest istotne, bo nawet gdyby dzisiaj Gnieźnianie wygrali jednym, dwoma punkcikami, to i tak najważniejsze jest to, co się za tym kryje, a kryje się za tym upragniony awans do Enea Ekstraligi. Dziękuję teraz Bjarne Pedersen, bezsprzecznie najlepszy zawodnik dzisiejszego meczu. Jest też Adam Skórnicki Show, tak można określić te kółeczka kręcone na gnieźnieńskim owalu przez popularnego Skórę. Bawi swoją jazdą, bawi takimi swoimi figurowymi wręcz zapędami jazdy figurowej Adam Skórnicki. Takie kółeczka kręcone przez Skórę na pewno to jest wyraz radości, wyraz tego, że pomógł, że przyczynił się do tego, że zespół z Wielkopolski
udało się zespołowi z Wielkopolski awansować do najwyższej klasy rozgrywkowej w naszym kraju. Będą teraz emocje, będzie teraz ogromna feta. Sukces ma zapewne wielu ojców, ale w przypadku Gnieźnian można to powiedzieć w 100% bez żadnej ironii, bez żadnego sarkazmu. Na ten sukces pracowało zapewne wiele osób. Prawdziwy bohater dzisiejszego spotkania, Bjarne Pedersen, zdobywca czystego kompletu, 15 punktów, jest moim kolejnym rozmówcą i zapytamy się go, jak się czuje w tej roli. Hello, hero. How you feel? I'm beaten today. Tonight, very important meeting. Yeah, it was, you know, we know it's probably the most important meeting of the season. So, yeah, you know, there was a big turnout of fans today, and I think the effect on a few people in the start of the meeting. But after 5-6 heats, we get it together, and after that, we was pulling away. Okay, thank you very much, and have a fun. Thanks. Bjarne Pedersen mówi wprost, to było bardzo ważne spotkanie, najważniejsze w tym sezonie, nie ma co ukrywać. No i czuję się po prostu przewspaniale, że w tym spotkaniu właśnie udało mi się nie zgubić ani jednego punktu, osiągnąć komplet. Cóż mogę chcieć więcej? Spotkanie ułożyło się po naszej myśli. Najpierw odskoczyliśmy na 4, potem 6 punktów, a potem już poszło z górki. Tyle. Przeszczęśliwy bohater dzisiejszego meczu, Duńczyk Bjarne Pedersen. Robert Miśkowiak z pewnością nie do końca zadowolony z tego, że dzisiaj to właśnie Lech ma start, nie doświętuje awans do Ekstraligi, no ale tak naprawdę przed wami jeszcze wszystko możliwe, nie znamy wyników Grudziądzu, w dalszym ciągu macie szansę na paraż, no i zobaczymy, jak to wszystko się potoczy, ale ten mecz na pewno nie potoczył się tak, jakbyście chcieli. Dokładnie, nie potoczył się tak, jak daliśmy, aczkolwiek widzieliśmy, że będzie bardzo ciężko. Tutaj drużyna gnieźnieńska była naprawdę bardzo zmotywowana i zdesperowana wręcz do tego awansu do Ekstraligi. My ten awans Ekstraligi praktycznie mogliśmy sobie zapewnić dużo wcześniej i wtedy byśmy tu przyjechali z większym spokojem. No cóż, wydaje mi się, że oni naprawdę zasłużyli, ponieważ nie od tego roku i nie od zeszłego roku się dobijają, naprawdę włożyli bardzo dużo pracy w ten awans, więc nie przyszło im to lekko, więc sądzę, że oni naprawdę zasłużyli na ten awans i im to gratuluję. A powiedz teraz sam z ręką na sercu, jak podpisałeś kontrakt w Lublinie, wiedziałeś, że zajdziecie aż tak wysoko? Nawet powiem szczerze, że nie zastanawiałem się nad tym, ponieważ celem minimum była pierwsza czwórka. Z początku nam to nie wszystko się układało tak, jak powinno. Byliśmy na ostatnim miejscu w tabeli. Od meczu u siebie się tabela odwróciła. Powolutku zaczęliśmy wspinać się w górę tabeli. I tak się stało, że jechaliśmy ostatni najważniejszy mecz sezonu w pierwszej ligi, więc na pewno jest to bardzo miłe i satysfakcjonujące dla nas. Szkoda, że nie z dobrym skutkiem, że niestety przegraliśmy te spotkania, ale tak już powiedziałem, drużyna gnieźnieńska była bardzo motywowana i do tej Ekstraligi się dobijała nie od tego i od zeszłego roku. No i na sam koniec jeszcze powiedz, przy takiej atmosferze, dla takiej wiary po prostu warto jeździć. Wielki ukłon też w stronę waszych kibiców, którzy zapełnili szczelnie sektor gości, było ich naprawdę mnóstwo. No i dla was zawodników to jest też ważne, jeździć dla takiej publiki. Dokładnie tak. Zdawałem sobie doskonale sprawę z tego, że będzie naprawdę komplet publiczności. Tym bardziej, że jest to najważniejsze, tak już wcześniej wspominałem, najważniejsze spotkanie sezonu. Ten, kto wygrał, by wziął Ekstraligę, więc my żeśmy przegrali, Gniezno wygrało. Bardzo miło się tutaj startowało przy pełnej publiczności. No i tyle, co życzę powodzenia w Ekstralidze. Dziękujemy bardzo. Robert Miśkowiak był naszym rozmówcą. Z głośników rozbrzmiewa We Are The Champions i to jest We Are The Champions dla Gnieźnian, dla Lublinian jeszcze na razie nie. Feta godna awansu do Enea Ekstraligi, nie ma się to dziwić, należy tylko się cieszyć wspólnie z powracającą do elity drużyną Lechmy Startu Gniezno. Kilkanaście lat starań, w zeszłym roku się nie udało, decydowało metry albo i centymetry. W dwumeczu bardzo wyrównany pojedynek z Włókniarzem Częstochowa. Włókniarz pozostał tam na kolejny rok, a po wielu latach oczekiwań Lechma Start Gniezno wraca do elity żużlowej najlepszej ligi świata, jeśli chodzi o Polską Ligę, Enea Ekstraligę. No i życzymy, żeby zostali tam na długie lata, bo takie jest też pewnie życzenie kibiców. Piękna postawa Gnieźnian, tak jak piękna gnieźnianka Marcelina Zawadzka, Miss Polonia. A więc wszystko dzisiaj jest tak, jak być powinno i estetycznie, i efektownie, i efektywnie, bo właśnie tak zaprezentowali się dzisiaj żużlowcy Startu Gniezno. A my jeszcze raz wracamy właśnie do bohaterów dzisiejszych zmagań. Antonio Lindbeck należy pewnie do jednych z głównych bohaterów, może nie dzisiejszego spotkania, ale ogólnie całego sezonu. Antonio, maybe you wasn't good tonight, but it will be very, very good night for you. Yeah, you know, like, we was coming here for a win, you know, and we was doing it, so I'm really happy. And you are ready for Extra League? Absolutely.
Antonio Lindbeck w krótkich słowach powiedział: jestem gotowy na Ekstraligę. Faktycznie nie był to mój dzień, ale najważniejsze zostało osiągnięte. Ekstraliga 2013 dla Lechmy Startu Gniezno. Tyle Szwed Antonio Lindbeck. Dawno nie było pewnie tylu okazji do podrzucania w górę to zawodników, to włodarzy gnieźnieńskiego klubu. Jest okazja dzisiaj nadrobić te straty, które nagromadziły dzisiaj tam w organizmach i w umysłach gnieźnieńskich kibiców. A my jeszcze raz jesteśmy z Gnieźnianami i Tomek Krochmal. Brytyjczyk Scott Nichols dzisiaj również miał swoje chwile słabości, ale przede wszystkim jego przebudzenie spowodowało to, że dołożył wiele, wiele cennych punktów do tego awansu. Scott, you back in action and your team back to action. Very important your points and your aim was done. Yeah, it was. I had a terrible start to the meeting and was not happy at all, but I managed to finish with two race wins and but the rest of the team did a fantastic job and you know we complete the mission today, we make it to the extra league, so I'm sure there'll be some big celebrations. It was fantastic to see so many people here today, so I'm really happy and honored to be part of this special season and hopefully I can be part of a successful one again next season. Okay, thank you very much and go to photo. Scott Nichols ucieka do grupowego zdjęcia, pamiątkowego zdjęcia, które zwieńczy sezon w Gnieźnie. Ja króciutko tłumaczę jego wypowiedź. Najważniejsze jest to, że osiągnęliśmy awans. Miałem bardzo słaby początek tego spotkania, ale potem wszystko potoczyło się w dobrą stronę. No i warto jest uczestniczyć w tym dzisiejszym dniu, tym święcie, które tutaj się odbędzie, bo warto jeździć dla tak wspaniałej publiczności i dla tego wszystkiego, co właśnie dzieje się na naszych oczach. Przypomnę raz jeszcze start Lechma Gniezno. Awans do Ekstraligi w 2013 roku. To Gnieźnianie właśnie będą jeździć w Ekstraligowym. A my cały czas podsumowujemy to, co wydarzyło się przez ostatnie 120 minut i podczas całego sezonu ligowego. Jeszcze raz wracamy do bohaterów dzisiejszego spotkania. Jak ważne wsparcie miasta w nie tylko klubach żużlowych, ale ogólnie w działalności sportowej jest istotne. Nie muszę chyba Państwu o tym mówić. Jacek Kowalski, prezydent miasta Gniezno, jest moim kolejnym rozmówcą. Stało się to, na co 13 lat czekało Gniezno. Upragniona Ekstraliga. No chyba można być dumnym z takiego zespołu, jaki został tutaj zbudowany. Tak, cieszę się bardzo, bo systematyczna praca zawodników, trenerów, no i oczywiście zarządu pod wodzą pana Rusieckiego doprowadziła do tego, że mamy sukces, jesteśmy w Ekstraklasie. Bardzo dobra współpraca między zarządem klubu Start, a miastem, samorządem doprowadziła do tego, że stadion ma przyzwoity wygląd. Możemy organizować imprezy o światowej randze, bo przecież przypomnę, były organizowane indywidualne mistrzostwa świata, drużynowe mistrzostwa świata. Z powodzeniem, bardzo dobrze przez władze Polskiego Związku Motorowego i nie tylko europejskie władze, bardzo dobrze oceniane. O Gnieźnie jeszcze będzie nieraz słychać, jeśli chodzi o sport. No i nie ma też co spoczywać na laurach, bo już można zaczynać operację pod tytułem Ekstraliga. Wzmożone środki, najwyższa klasa rozgrywkowa, no i jeszcze większa promocja dzięki temu miasta. Oczywiście promocja ogromna. Miasto nie tylko historią stoi. Tak jak powiedziałem, miasto ma wiele walorów. Mamy 4 wyższe uczelnie. Stawiamy na młodych ludzi, a sport, bez sportu żyć nie można, bo Boże drogi, no trzeba się ruszać, trzeba popatrzeć, jak zawodnicy walczą po to, by sprawdzić się, po to, by pokazać swój najlepszy talent i kunszt. Dziękujemy bardzo, bez sportu żyć nie można. Ja dziękuję w imieniu swoim, dziękuję także w imieniu prezydenta miasta Gniezna, pana Jacka Kowalskiego. Wracamy na krótkie podsumowanie do komentatorów. Podsumowanie trzeba zakończyć, jak zakończył się sezon ligowy w Gnieźnie, jeśli chodzi o zdobycie punktowe w całym sezonie, jak mamy na załączonym obrazku, najlepszy zawodnik to Antonio Lindbeck i Bjarne Pedersen, Adam Skurliński, najlepszy z Polaków w szeregach Lechmy Startu Gniezno. To był bardzo ciekawy sezon, bo nie może być inaczej, skoro kończy się w ostatnim meczu ligowym. Na drugim biegunie lublinianie, tutaj najskuteczniejszy Robert Miśkowiak, no budzi respekt, 171 punktów wywalczonych przez Miśka na torach pierwszoligowych, równie dobrze Dawid Stachyra, 125 oczek, no ale czegoś zabrakło i jednak zabraknie też lubelskiego węgla w Enea Ekstralidze i zabraknie ich w barażu o tą rozgrywkę, bo automatycznie nie znamy jeszcze wyniku z Grudziądza, ale myślę, że GTZ faworyzowany w pojedynku z Lokomotivem Daugavpils sobie poradzi i lublinian zabraknie w przedłużeniu nadziei
walce o Enea Ekstraligę w sezonie 2013. Jeszcze zdobywcze punktowe poszczególnych zawodników. Najskuteczniejszy wśród gości Robert Miśkowiak, no ale skoro zdobywa się ponad 170 punktów w całym sezonie, no to nie może być inaczej. 39 punktów łącznie wywalczyli lublinianie, jeśli chodzi o zespół Lechmy Startu. Tutaj tych punktów jest 51. Najskuteczniejszy Bjarne Pedersen, komplet punktów na pożegnanie z gnieźnieńskimi kibicami w sezonie 2012. Bjarne Pedersena może zostanie na przyszły rok. Tego jeszcze nie wiemy. Myślę, że sam Duńczyk i Sternicy jeszcze na to pytanie odpowiedzi nie znają. Lećcie orły jak najdalej, tak chciałoby się powiedzieć, gratulując i podsumowując to wszystko, co wydarzyło się przed momentem. Lechma Start Gniezno awansował do Enea Ekstraligi, a wszystko to, co działo się na Państwa oczach, komentowali Łukasz Kowalski i Maciej Hasik. Dziękujemy również realizatorowi dzisiejszej transmisji w studiu Submar. Do usłyszenia.